Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Mateusz Machaj. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Misesa i wspólnie z kołem naukowym Austriackiej Szkoły Ekonomii i Stowarzyszeniem Libertariańskim udało nam się zorganizować debatę na temat emigracji z perspektywy libertariańskiej. Mamy dzisiaj, po wczorajszej takiej wstępnej debacie, mamy dzisiaj prawdziwe cream of the cream. Mamy cztery wybitne osoby. Pozwolę sobie odczytać szybko biogramy tych czterech osób w kolejności alfabetycznej. Odczytam wszystkie cztery, wtedy Państwo przywitacie razem ze mną oklaskami naszych gości. Jan Lewiński, młodszy ekonomista Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, wykładowca i doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor szeregu publikacji naukowych i artykułów popularno-naukowych na tematy ekonomiczne, były redaktor naczelny Mises.pl, tłumacz ekonomicznego punktu widzenia Rothbarda oraz opracowanie Rothbarda z tomu Marksizm Krytyka, stypendysta programu Summer Fellowship amerykańskiego Mises Institute w Alabamie. Norbert Ślęzok, absolwent filozofii i politologii na Uniwersytecie Śląskim, obecnie doktorant nauk o polityce na tej samej uczelni. Zainteresowania naukowe oscylują wokół filozofii politycznej w powiązaniu z etyką, epistemologią i ekonomią. Autor artykułów naukowych poświęconych współczesnej myśli libertariańskiej oraz Austriackiej Szkoły Ekonomii, a także polskiej filozofii politycznej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą relacjom między libertarianizmem a koncepcjami komunitarystycznymi oraz monografię poglądów filozoficznych Ludwiga von Misesa. Jakub Wiśniewski, wykładowca Instytutu Misesa i Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów, czterokrotny stypendysta amerykańskiego wspomnianego już Mises Institute, trzykrotny stypendysta Institute for Human Studies i zwycięzca Douglas French Prize Award przyznawanej przez amerykański Instytut Misesa, autor artykułów z zakresu ekonomii i filozofii w licznych recenzowanych periodykach akademickich, a także książki The Pith of Life, Aphorism in Honor of Liberty. Obecnie przygotowuje do publikacji monograficzną krytykę teorii dóbr publicznych z punktu widzenia Austriackiej Szkoły Ekonomii. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na teorii dóbr publicznych, teorii przedsiębiorczości, ekonomii instytucjonalnej, etyce biznesu i różnych zależności ekonomii i etyki. Jakub Woziński, doktor filozofii, autor książek To nie musi być państwowe, Historia pisana pieniądzem oraz e-booków A priori sprawiedliwości, libertariańska teoria prawa oraz antropologia libertarianizmu. Stały publicysta tygodnika Najwyższy Czas oraz miesięczników Uważam, że oraz Uważam, że historia. Tłumaczył na polski m.in. Etykę wolności Maryja Rothbarda oraz tragedię euro Filipa Bagusa. Prowadzi własnego bloga Pobożny socjalizm, niech Państwa nie zmyli nazwa. Witam naszych gości. Krótko o formule debaty. Formuła debaty będzie taka, że wszyscy siedzimy, więc ja już sobie pozwolę usiąść, jak Państwa przywitałem. Nasi goście też sobie będą siedzieć wygodnie i przedstawiać swoje poglądy i krytykować poglądy tych, którzy przed chwilą je przedstawili. Zaczniemy od... nie wspomniałem, że drużyny, bo gości odczytałem alfabetycznie, ale drużynę mamy taką, że po jednej stronie jest Jan Lewiński i Jakub Wiśniewski, po drugiej stronie Norbert Ślęzok i Jakub Woziński. I zaczniemy od strony, od prawicy mojej, a państwa lewicy, od przedstawienia, no właśnie, jednej ze stron argumentu. Może nawet nie będę starał się go klasyfikować, bo jeszcze popełnię jakieś faux pas. Zapraszam panów. Jeszcze przepraszam, taka formuła jest, że jedna ze stron przedstawia swój punkt widzenia w około 10 minut, ale gospodarowaniem czasem zajmę się już ja, a tymczasem Państwo delektujcie się i konsumujcie. Proszę bardzo. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Dziękuję również organizatorom za zaproszenie mnie na tę debatę. Jest mi tym milej w niej uczestniczyć, że mam tutaj przyjemność dyskutować z osobami o niezwykle utarte już renomie w polskim środowisku libertariańskim. Jest to dla mnie, nie ukrywam, pewne wyróżnienie. Wyróżnienie, które z drugiej strony nie musi implikować, nie będzie implikowało pewnej jakiejś pobłażliwości, powiedzmy sobie, teoretycznej, jeśli chodzi o argumenty, które będziemy dziś wymieniać. Tak jak zostało to już wspomniane, spieramy się tutaj o libertariański stosunek do migracji, czy też do, jak to się często mówi, wolnego przepływu ludności. No i tak intuicyjnie rzecz biorąc,
Libertarianizm jest takim stanowiskiem politycznym, które wiąże się z takimi pojęciami jak deregulacja, udostępnianie, swoboda i im podobne. W związku z tym wydawałoby się, tak prima facie, że również libertariańskie stanowisko wobec problemu migracji przybierze podobny charakter. To znaczy libertarianie pryncypialnie będą bronić swobodnego przepływu osób przez granice. Przez granice państwowe, które przecież, jak wynika to z libertariańskiej teorii politycznej oraz libertariańskiej teorii moralnej, mają status całkowicie arbitralnych tworów, nie mających sankcji w obiektywnym prawie moralnym. I rzeczywiście takie stanowisko prezentuje, jak mi się wydaje, choć nie znam żadnych badań socjologicznych w tym zakresie, większość libertariów. Również Murray Rothbard, czyli twórca właściwie rozumianego libertarianizmu, przez większą część swojej kariery akademickiej, naukowej, publicystycznej, filozoficznej, ideologicznej, takie stanowisko właśnie zajmował. Niemniej z czasem, najpóźniej w latach 90., a więc w ostatnich latach swojego życia, to stanowisko zrewidował. Zrewidował je zapewne pod wpływem swojego ucznia i najwybitniejszego następcy, czyli Hansa Hermana Hoppego, który oprócz całego szeregu innych elementów, które oryginalnie włożył do skarbca teorii politycznej i etycznej oraz ekonomicznej oczywiście libertarianizmu, opracował również autorską koncepcję libertariańskiego podejścia do problemu migracji, no, która, jak mi się wydaje, w kontekście wydarzeń aktualnych związanych z napływem całych rzesz wielodziesięciotysięcznych imigrantów z Bliskiego Wschodu do Europy, no, nabiera szczególnej wagi i staje się tym bardziej godna zainteresowania. Więc poniżej bardzo szybko zrekonstruuję tę teorię, postaram się uwypuklić jej najważniejsze elementy, jak również postaram się, na tyle na ile mi czas pozwoli, wstępnie omówić i taką przynajmniej mam nadzieję zrefutować, odeprzeć pewne obiekcje, które są przeciwko tej koncepcji popularnie zgłaszane. No, Hoppe wychodzi od słusznego stwierdzenia, że jeśli chodzi o teorię migracji, czy teorię, czy postulat aprobaty, czy przyzwolenia na wolną migrację, z czysto ekonomicznego punktu widzenia, absolutnie wszystko tutaj gra. To znaczy, z punktu widzenia teorii ekonomii nie sposób podważyć stanowiska, że swobodny przepływ osób jest zjawiskiem dobroczynnym na podobieństwo swobodnego przepływu kapitału. Jednak, powiada Hoppe, tutaj nasza strona się z nim zgadza, inaczej mają się rzeczy w odniesieniu do swobodnego przepływu osób. Dlaczego? Otóż zwróćmy uwagę, że własność publiczna, wbrew libertarianom obstającym przy swobodzie migracji, nie jest własnością niczyją, po której, co za tym idzie, można by przemieszczać się zupełnie swobodnie. W myśl tej koncepcji, której chcemy tutaj bronić, własność publiczna ma właściciela. Tym właścicielem wszelako nie jest państwo, ono bowiem nie ma żadnego legitymowalnego tytułu własności do czegokolwiek. Właścicielami dóbr publicznych jesteśmy my wszyscy jako podatnicy, a więc ci, których wywłaszczenie poprzez opodatkowanie umożliwiło wzniesienie publicznej infrastruktury, stworzenie. W związku z tym, i tutaj pojawia się już pewien postulat normatywny, którego również będziemy tutaj bronić. Istnieją przesłanki umożliwiające państwu na reglamentację prawa wstępu dla cudzoziemców na swoje terytorium. A to z tego powodu, że polityka prowadzona przez państwo w ramach domeny publicznej winna możliwie jak najwierniej odzwierciedlać preferencje wywłaszczonych, więc preferencje autentycznych właścicieli. Jeżeli zatem mamy do czynienia z wyraźnym sprzeciwem opinii publicznej wobec przyjmowania jakiegoś segmentu obcokrajowców do kraju, wówczas państwo powinno
ochronić ich przed czymś, co możemy za hopem nazwać przymusową integracją. Skoro zakładamy, że własność publiczna jest tak naprawdę własnością podatników, to wpuszczenie wbrew ich woli cudzoziemca na terytorium, na którym oni się znajdują, terytorium, które do nich należy, no jest właściwie rodzajem inwazji, jest rodzajem wkroczenia, właśnie nie żadnej swobodnej migracji, ale przymusowej integracji, jako że w warunkach prywatnego władztwa nad infrastrukturą każdy właściciel mógłby przecież dowolnie ustalać kryteria wstępu na swoje terytorium i wykluczać ze wstępu na swoje terytorium tych, których u siebie nie chce. I tutaj wobec tej teorii zgłasza się kilka takich podstawowych zastrzeżeń. Większość z nich została zgłoszona już przez Waltera Blocka w jego znanej polemice z Hansem Hermanem Hoppem. Oprócz tego pojawiają się też inne pomniejsze zarzuty, niemniej wydaje mi się, że te podstawowe, najbardziej frapujące intelektualnie obiekcje pochodzą właśnie z pracy Blocka, później przez jego stronników są powtarzane tak, jak i powtarzana jest oryginalna koncepcja Hoppego. I tutaj wyróżniłem takie cztery obiekcje, do których chciałbym się szybko odnieść. Pierwsza taka obiekcja dotyczy tego, że fałszywa jest przesłanka, z której wychodzą libertariańscy zwolennicy ograniczonej migracji, jakoby własność publiczna była de facto wciąż prywatną własnością ograbionych, czy wywłaszczonych podatników. Tutaj krytycy Hoppego i jego zwolenników powołują się na argument, że nie może być przedmiotem własności coś, co nie poddaje się jednoznacznie zdefiniowanej kontroli jakiegoś podmiotu, co uniemożliwia wykluczenie skorzystania z siebie innych. Coś takiego nie może być dobrem stanowiącym przedmiot tytułu własności prywatnej. No tutaj można na te obiekcje odpowiedzieć dwojako. Czy ona się wspiera na dwóch w mojej ocenie fałszywych założeniach? Pierwsze założenie jest takie, że utożsamia się tytuł własności z fizyczną kontrolą nad danym przedmiotem. Tylko wówczas bowiem, jeżeli przyjmie się takie założenie, można utrzymywać, że w momencie, kiedy podatnicy zostają pozbawieni faktycznej kontroli nad dobrem, którego zostali pozbawieni, tracą też tytuł własności do niego i dobro staje się dobrem niczyim. No tak jednak nie jest. Każda teoria uprawnień naturalnych, a taką teorią jest libertarianizm, zakłada istnienie uprawnień jako obiektywnych bytów o statusie idealnym, ale nie fizycznym. W związku z tym, nawet jeżeli jesteśmy już pozbawieni kontroli nad jakimś zasobem, to przecież nie oznacza to, że nasz tytuł własności wciąż nie trwa. Jest to zresztą, jak mi się wydaje, bardzo intuicyjne, tak? Zostajemy okradzeni, to, że złodziej chwilowo kontroluje przedmiot, który nam skradł, nie znaczy, że stał się jego legitymowanym właścicielem. No i drugie założenie, fałszywe moim zdaniem, które tutaj funkcjonuje, polega na tym, że krótko mówiąc, jeżeli nie można latać, to nie należy też chodzić. No, tak nie jest. Jest jasne, że nie da się poprzez działalność państwa w pełni odzwierciedlić preferencji wszystkich podatników. Nie może z tego jednak wynikać fałszywy wniosek, że w ogóle polityka państwa w domenie publicznej powinna abstrahować całkowicie od preferencji podatników. Dalej. Zwraca się tutaj uwagę, można to też potraktować jako argument logicznie powiązany z poprzednim, że ograniczając swobodę migracji, naruszamy swobodę tych podatników, którzy chcieliby u siebie przyjmować imigrantów. Tacy przecież są. Jeżeli by znaleźli się w mniejszości, będą poniekąd pokrzywdzeni. Można na to odpowiedzieć za samym Hoppem, że problem ten można rozwiązać poprzez wprowadzenie zasady zaproszeń, będących warunkiem koniecznym i wystarczającym zarazem do wjazdu jakiegoś obcokrajowca na dany grunt. W ten sposób nikt nie jest pokrzywdzony. Któryś z podatników wyraża otwarcie chęć przyjęcia u siebie migranta, tym samym czyniąc jego wjazd legitymowanym. No i wreszcie. Pojawia się też często argument, ten też jeszcze szybko chciałbym omówić, że tego rodzaju działanie będzie wiązało się z ekspansją państwa, z rozrostem jego właściwości, w związku z czym no jest to coś zasadniczo nielibertariańskiego. Libertarianie opowiadają się za ograniczeniem państwa, nie zaś za jego ekspansją.
Zwróćmy jednak uwagę, że również niekontrolowany przepływ ludności pociąga za sobą zjawiska, które z kolei implikują rozrost funkcji państwa, w tym większą przestępczość ze strony migrantów, ale nie tylko. Również mamy wówczas do czynienia z nasileniem się nastrojów nacjonalistycznych, ksenofobicznych, często niezawinionych przez samych migrantów, niemniej również zwiększających pulę, sumę napięć społecznych, a przez to dostarczających przesłanek do dalszego rozrostu funkcji państwa. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do odpowiedzi. Który z panów? Ja odpowiem. Ja reprezentuję klasyczne stanowisko libertariańskie, które mówi, że każde próby siłowego zatrzymywania ludzi na arbitralnych granicach wytyczonych przez monopolistyczne aparaty opresji, zwane granicami państwowymi, godzi w sposób fundamentalny w zasadę swobodnego zrzeszania się osób. Jest to rodzaj protekcjonizmu i prohibicjonizmu w odniesieniu do kapitału ludzkiego i w związku z tym jest to rzecz całkowicie niemożliwa do pogodzenia z filozofią libertariańską. Teraz nie przedłużając, od razu się już odniosę do argumentu Hoppego. Uważam, że jest to argument bardzo wierny intelektualnie, naszpikowany logicznymi dziurami. Teraz je wymienię, odnosząc się do tych punktów, które wymienił mój przedmówca. Otóż własność tak zwana publiczna rzeczywiście jest własnością niczyją, ponieważ żeby coś można było uznać za własność, musi zostać spełniony szereg warunków normatywnych, ale też szereg warunków technicznych. Po pierwsze, zgodnie z klasyczną prawnonaturalną teorią własności, która wydaje mi się jest najbardziej rozpowszechnioną teorią praw własności w libertarianizmie, to trzeba dokonać produktywnego przekształcenia zasobów niczyich, albo trzeba tego rodzaju zasoby otrzymać wskutek dobrowolnych wymian. Ten warunek normatywny nie jest spełniony, więc oczywiście to nie jest własność państwa. Ale nie jest to też własność podatników, z tego względu, że rzeczywiście, co prawda nie warunkiem wystarczającym, ale warunkiem koniecznym tego, żeby coś można było uznać za własność, jest to, że kiedykolwiek posiadaliśmy nad tymi zasobami jakąkolwiek kontrolę. Podatnicy nigdy nie posiadali żadnej kontroli nad tą własnością tak zwaną, czy nad tymi zasobami, które wypełniają przestrzeń publiczną tak zwaną. W związku z tym nie jest to ich własność. To nie znaczy, że oni nie mają żadnych uzasadnionych roszczeń wobec państwa. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że następuje zlicytowanie państwa, to oczywiście oni są dłużnikami, państwo jest dłużnikiem wobec tych osób i winne by im było wtedy w ramach kary restytucyjnej. A wydaje mi się, że kara restytucyjna jest najbardziej popularnym rodzajem kary, który odnajdujemy w libertariańskiej teorii prawa karnego. To rzeczywiście tym ludziom by się coś należało, podatnikom by się coś należało, w przeciwieństwie do na przykład osób, które nigdy podatnikami nie były, niezależnie od tego, skąd one pochodzą. To znaczy nic by się nie należało na przykład imigrantom, którzy nigdy nie byli podatnikami, ale też by się nic nie należało tak zwanym zasiłkowiczom lokalnym. I tutaj nie ma żadnej różnicy pomiędzy lokalnymi czy też obcymi zasiłkowiczami. I dlatego też nie ma to żadnego przełożenia na kwestię imigracji. Po drugie, co do relacji państwo-obywatel, argument Hoppego zakłada, że państwo ma odwzorowywać czy symulować rolę prywatnego właściciela pewnej suwerennej struktury własnościowej miasta czarterowego, wolnej strefy ekonomicznej, stowarzyszenia sąsiedzkiego, czegoś takiego. Ale teraz zastanówmy się, do czego ten argument prowadzi. Otóż myślę, że wszyscy libertarianie, albo większość zgodziłaby się, że taki właściciel czy zarządca prywatnej struktury własnościowej ma pełne prawo ustalać reguły, które będą obowiązywać wszystkie osoby, które zamieszkują ten obszar. To znaczy taki prywatny właściciel może na przykład ustalić opłatę, czynsz na poziomie 50% zarobków tychże mieszkańców tej właśnie struktury własnościowej. Może zakazać konsumpcji alkoholu na swojej strukturze własnościowej, na swojej posesji. Może zakazać najróżniejszych rzeczy. I tak długo, jak to jest rzeczywiście jego struktura własnościowa, jego coś, co on produktywnie przekształcił, a co było wcześniej w stanie bezpańskości, to on ma prawo to zrobić. Natomiast jeśli stwierdzimy, że państwo ma prawo, zgodnie z tą teorią, symulować takiego właśnie właściciela, to dostajemy przyzwolenie na praktycznie nieograniczony etatyzm z 50% podatkami dochodowymi, z prohibicją alkoholową, z przymusem ubezpieczeń, z przymusem korzystania z najróżniejszych usług. Także o ile klasyczne etatystyczne argumenty wychodzą z etatystycznych przesłanek i z tych etatystycznych przesłanek takich jak umowa społeczna, wola narodu i tak dalej,
dochodzą do etatystycznych konkluzji, o tyle ten konkretny argument twierdzi, że wychodzi z libertariańskich przesłanek i dochodzi do etatystycznych konkluzji. I w związku z tym jest to argument nie tyle logicznie, zwyczajnie zły, ale jak ja to na swój użytek nazwałem, jest to argument Monty Pythonowski w swoim przebiegu. Po trzecie, kwestia zaproszeń. Otóż gdyby wymagać od każdego imigranta, żeby on miał zaproszenie od jakiejś osoby, która już przebywa na obszarze danego kraju, to ni żadna imigracja nie odbyłaby się w historii ludzkości. Zwłaszcza, że weźmiemy pod uwagę kwestię tego, że imigranci na ogół migrują z obszarów biedniejszych do obszarów bogatszych, z obszarów, gdzie mają mniejsze możliwości osobistego rozwoju, do obszarów, gdzie mają większe możliwości swojego samorozwoju. Na ogół są to osoby, które nie miały, a nawet do dziś nie mają żadnych możliwości kontaktu z jakimikolwiek osobami, które przebywają na obszarze krajów docelowych. Tylko ich znalezienie się na obszarze tych krajów jest warunkiem niezbędnym tego, żeby oni dopiero weszli w jakąkolwiek komunikację z osobami, które dany kraj zamieszkują i które mogłyby im ewentualnie zaoferować jakąś możliwość produktywnego zarobkowania. I w związku z tym wymaganie od nich z góry zaproszeń jest kwestią, powiedziałbym, że to jest kwestia absurdalna z logicznego punktu widzenia, z tego punktu widzenia, w związku z tymi kwestiami, które już wymieniłem, ale poza tym jest to zasada, znaczy jest to jakiś postulat, który narusza elementarny wymóg racjonalnego myślenia o procesach społecznych, to znaczy narusza to zasadę domniemania niewinności, czy też ekonomicznego domniemania niewinności. Tutaj jest oparte założenie, że ta osoba nie będzie kimś, kto tak jak większość osób zamieszkujących dany obszar będzie próbowała znaleźć sobie produktywne zatrudnienie, tylko jest w tym od razu implicite zawarte założenie, że ta osoba będzie tak zwanym zasiłkowym pasożytem, a jedynym, co jest w stanie unieważnić to założenie, jest to, że znajdzie się ktoś, kto z góry będzie tą osobę sponsorował. Otóż takiego wymogu żaden libertarianin nie wysuwa na przykład wobec tak zwanych lokalnych zasiłkowiczów. W związku z tym pociągnięcie tego argumentu do jego logicznej konkluzji wymagałoby również, żeby natychmiast przypisać jakąś osobistą odpowiedzialność za wszystkich krajowych zasiłkowiczów. A jeśli się nie znajdzie nikt, kto byłby gotów z własnej kieszeni ich utrzymywać, to należałoby ich wszystkich deportować. Natomiast jeśli postrzegamy... Nie, należałoby im odebrać zasiłki. Natomiast jeśli... A, to jest inna sprawa. Więc jeśli się uważa, że po prostu politycznie niemożliwe jest. Inaczej, jeśli chodzi o kwestię zasiłków, a nie chodzi o kwestię imigrantów, to dochodzi do tego, że kwestia nie ma tak naprawdę związku z imigrantami. Nie, przepraszam, w kwestii imigrantów chodzi o kwestię imigrantów, w kwestii zasiłkowiczów chodzi o kwestię zasiłków. No więc jeśli to chodzi o kwestię zasiłków, to właściwym z libertariańskiego punktu widzenia postulatem jest tutaj obstawać przy tym, żeby dokonać likwidacji zasiłków. Natomiast jeśli nie uda się zlikwidować zasiłków, to wtedy jedynym kryterium, które może stanowić i przesądzać o tym, że lokalnych zasiłkowiczów akceptujemy, natomiast i to nawet rzeczywistych, już aktualnych zasiłkowiczów lokalnych akceptujemy, natomiast potencjalnych, domniemanych, dorozumianych zasiłkowiczów zewnętrznych nie chcemy. Jedynym kryterium, które może umożliwić postawienie sprawy w ten sposób, jest jakaś forma nacjonalizmu albo trybalizmu. No i czwarta sprawa, sprawa państwa opiekuńczego. Otóż tutaj trzeba rozróżnić pomiędzy, po pierwsze to jest kwestia domniemania ekonomicznej niewinności, o tym już mówiłem, po drugie to jest kwestia metodologicznego indywidualizmu, po trzecie to jest zasada brzydkiego kama, trzeba zadać sobie rozsądne w tym kontekście pytanie, czy taki człowiek na przykład, który ucieka przed zawierową wojenną, czy bardziej prawdopodobne jest założenie, że on tam przychodzi po to, żeby się przystać do lokalnego zasiłku, czy po prostu, żeby z obszaru zagrożenia przybyć do obszaru względnego bezpieczeństwa. Natomiast co to państwa opiekuńczego? Otóż już są wiele kwestii, które poruszyłem, tyczy się tej kwestii, ale jeszcze na koniec mogę powiedzieć rzecz następującą. Trzeba w tym kontekście rozróżnić pomiędzy konsekwencjami natychmiastowymi i konsekwencjami odległymi. Otóż jeśli się uważa, że trzeba upoważnić państwo do tego, żeby ono w kontekście tego rodzaju wydarzeń uszczelniło granice, czy też zamknęło granice, to logicznie koniecznym następstwem tego jest wzrost etatyzmu, jest wzrost urzędniczej kontroli, policyjnej inwigilacji, ksenofobicznej paranoi. Ceteris paribus, abstrahuję od tego, jakiekolwiek mogą być inne tego konsekwencje, ale to jest konsekwencja logicznie konieczna i natychmiastowa. Natomiast to, jakie są logicznie konieczne konsekwencje tego, że duża grupa imigrantów napłynie na dany obszar, tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób powiedzieć, bo w historii konsekwencje tego rodzaju były różne. No akurat z historii wiadomo, że zawsze konsekwencje tego rodzaju były ekonomicznie korzystne. Natomiast nawet jeśli byśmy założyli, że mogłyby być one niekorzystne,
to wszystko tutaj już by było w kwestii do powiedzenia, to już by były kwestie przygody. Przecież mogłyby się scenariusze różnie rozwinąć. Mogłoby na przykład to doprowadzić do wywarcia takiej presji finansowej na państwo opiekuńcze, że to państwo opiekuńcze by musiało ogłosić bankructwo, co by się, jak sądzę, libertarianom podobało. Ale tak naprawdę to też zależy od oferty intelektualnej i kulturotwórczej, której takim osobom są gotowe zaoferować różne grupy społeczne, w tym na przykład libertarianie. Jeśli oni z góry zakładają, że ci imigranci głównie by się stali zasiłkowiczami, no to tym samym przyznają oni, dokonują oni aktu intelektualnej kapitulacji, przyznając, że oferta etatystyczna jest bardziej atrakcyjna od oferty libertariańskiej. Z czym ja się osobiście nie zgadzam i wolałbym, żeby libertarianie w ten sposób jednak o tych kwestiach nie rozumowali. I to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panowie, riposta. Moja riposta może nie będzie tak stuprocentowo ripostą, ponieważ jakby chciałbym też znaleźć na siebie chwilę czas na przedstawienie swojego stanowiska, jak sądzę, troszkę autorskiego, troszkę innego od tego, co proponuje Hoppe. Tutaj w wypowiedzi Kuby Wiśniewskiego jakby znalazłem taki element, taką imputację, jakobyśmy my tak naprawdę akceptowali całe państwo z całym dobrobytem, z całym jakby tutaj dobytkiem, które ono za sobą niesie. To jest teza jakby zbyt daleko idąca. Ja osobiście akceptuję państwo jedynie tą funkcję państwa, którą ona zapewnia w tej chwili, a mianowicie ochronę granic, jedynie jako element strategii. Myślę, że powinniśmy skierować tą debatę tak naprawdę w kierunku znalezienia odpowiedniej strategii libertariańskiej, bo to cały ten spór się według mnie w ostateczności rozchodzi. Chciałem zwrócić uwagę na to, że była mowa tutaj już wcześniej kilkukrotnie o tym, że państwo jest tak naprawdę uzurpatorem, jest w swej istocie złodziejem, który przywłaszcza sobie własność prywatną, co do tego nie ma w środowisku libertarian żadnej wątpliwości. Problem leży w tym, jak ustosunkować się do tej właśnie kradzieży. Ponieważ zwróćmy uwagę, gdybyśmy mieli sytuację związaną z ładem wolnorynkowym, w którym istnieją tylko jednostki prywatne i regulujące prawo, agencje bezpieczeniowo-ochronne, wówczas tego typu spory dotyczące kradzieży byłyby regulowane w sposób prywatny. Takim bardzo, bardzo, bardzo zawsze takim wymiernym sposobem okazania, że nie zgadzamy się z wyrządzonym nam wyrządzoną nam szkodą, jest bojkot. Jeżeli ktoś wyrządza nam jakąś krzywdę, zło, staramy się go zbojkotować. Państwa nie możemy zbojkotować. Jesteśmy skazani na to, by korzystać z pewnych jego funkcji. I chciałem zwrócić uwagę, że w tej chwili siedzimy w sali uniwersyteckiej państwowej, czyli cóż my robimy? No, taki stuprocentowy libertarianin paranaluje do tego, co powiedział przed chwilą Kuba Wiśniewski, co spodziewam się powie Janek Lewiński, nie powinien w ogóle akceptować państwowych uniwersytetów, a jednak akceptujemy państwowe mienie, czyli w tym wypadku ten abolicjonizm w stosunku do granic zostaje nagle zawieszony, ponieważ siedzimy tutaj i debatujemy, korzystając z mienia państwowego. Robimy to właśnie dlatego, że naszą strategią jest to, że chcemy zasiać pewien ferment, chcemy ostatecznie doprowadzić do sytuacji, w której zapanuje ład wolnorynkowy, w którym nie będzie istniał lewiatan. I to jest według mnie klucz do całej strategii. Tutaj powoływaliśmy się wcześniej na Hansa Hermana Hoppego w sposób pozytywny bądź negatywny. I właśnie mi bardzo bliska jest jego idea, jakby formułuję ją w swojej publicystyce, idea Europy Tysiąca Liechtensteinów, idea Europy Kleinstadtrei, czyli Europy rozdrobnionej politycznie. Jeżeli chcemy spróbować odtworzyć Europę rozdrobioną na tysiąc małych państw, zgodnie z prawem, które ukuł tutaj Robert, że jeżeli chcemy ostatecznie doprowadzić do secesji jednostek, musimy najpierw dokonać secesji państw, regionów, miast, dzielnic, musimy najpierw doprowadzić do sytuacji, w której możliwa będzie secesja regionów. Ta bieżąca sytuacja polityczna i imigracyjna prowadzi do tego społeczeństwa, projekt społeczeństw multikulti, najogólniej rzecz ujmując, prowadzi do tego, że ten ład lokalnych wspólnot zostaje zaburzony. Bardzo niemądrym jest według mnie przekonaniem, że nagle wprowadzając tak zwane otwarte granice, przyczynimy się do destabilizacji
Lewiatana. Według mnie, gdybyśmy doprowadzili do takich właśnie tego typu posunięć, poszczególne państwa byłyby zdecydowanie narażone na agresję. Również tą obecną sytuację można przecież rozumieć, związaną z imigrantami, można rozumieć ostatecznie jako pewien element wojny nowoczesnej, jako element agresji. Nam jest potrzebna libertarianom, a zakładam, że nie jesteśmy tutaj, mądra strategia oparta na secesji, na tym, żeby nie usuwać nagle przy pomocy jednego przycisku pewnych podstawowych funkcji państwa, ale nie z powodu troski o to państwo, ale po to, żeby doprowadzić do jego rozpadu w pewien inny sposób, jakby demontując podstawowe funkcje państwa nagle, gdybyśmy nagle w tym momencie przy pomocy jednego zarządzenia w ramach myślenia o otwartych granicach nagle na przykład zlikwidowali polską armię, polską policję, polskie służby graniczne, moglibyśmy się spodziewać, że następnego dnia do Polski wkroczą obce wojska. Mielibyśmy wówczas stan gorszy niż mielibyśmy uprzednio, gdyż tak naprawdę tworzyłyby się coraz większe państwa, coraz większe imperia. Tak więc niestety jesteśmy na to skazani, tak jak powiedziałem wcześniej, korzystamy z uniwersytetu. Gdy napadnie ktoś na ulicy, niestety w momencie, kiedy państwo jest hegemonem życia społecznego, również skazani jesteśmy na korzystanie z państwowej policji. I uważam, że błędem jest zarzucanie, ja przynajmniej nie traktuję siebie jako osobę, która akceptuje państwowe granice jako takie, bo jestem osobą, która dąży do tego, żeby one zostały zniesione. Natomiast uważam, że one powinny zostać zniesione w sposób mądry, przenikliwy, unikając właśnie tego typu sytuacji jak obecna. W przeciwnym razie jesteśmy bowiem narażeni na to, że te państwa, które są takimi coraz większymi bytami, które coraz więcej mieszczą w sobie rozmaitych ludów, kultur, stają się tak naprawdę coraz bardziej imperiami, a nie stają się takim właśnie idealem, do którego powinniśmy dążyć, czyli małymi, zdefragmentyzowanymi, bardzo rozdrobnionymi, bardzo małymi liczebnie i terytorialnie bytami państwowymi. I to właśnie tędy powinna prowadzić droga do odzyskania przez nas wolności, a nie przez nagłe, w sposób sztuczny dokonane likwidowanie istniejących granic, które są nam potrzebne, które w jakimś sensie odwzorowują naszą naturalną potrzebę ochrony terytorialnej, bo w gruncie rzeczy ochrona terytorialna dotyczy zawsze pewnego konkretnego mienia prywatnego. Państwo uregulowało sobie te podstawowe uprawnienia dotyczące naszej własnej kontroli, naszych granic, naszych lokali przejęło i tak naprawdę broni w tej chwili jakichś wyimaginowanych, ogólnie pojętych granic, których tak naprawdę nie ma. Niestety, póki jednak te granice istnieją i dotyczą i wynikają z tego, że jesteśmy w tej chwili rozbrojeni, nie jesteśmy na przykład w stanie w tej chwili uzyskać w sposób normalny chociażby pozwolenia na broń, jesteśmy zmuszeni korzystać z tego typu pseudo-usług, które zapewnia państwo. Nie widzę w związku z tym tutaj takiego, nie widzę zrozumienia do argumentów, które przedstawił Kuba Wiśniewski, że tak naprawdę akceptując tymczasowo w obecnym układzie państwowe granice jako sposób zabezpieczenia lokalnych wspólnot, lokalnych własnego prawa własności każdej jednostki, jednocześnie akceptujemy cały tutaj dobytek ideowy państwo opiekuńcze, 50% podatki. Tutaj według mnie nie ma absolutnie na to zgody, nie widzę przejścia, ja tego nie postuluję. Kwestia rozchodzi się ostatecznie do tego, jaką dobrać strategię do tego, żebyśmy osiągnęli stan przez nas pożądany. Dziękuję bardzo. Tylko gwoli wyjaśnienia oficerom zgromadzonym na sali chciałem powiedzieć, że ten separacjonizm jest oczywiście w zgodzie całości z porządkiem konstytucyjnym w III RP i nie stanowi nielegalnego podejścia do anarchistycznej działalności, ale w pełni w zgodności z poszczególnymi artykułami postuluje decentralizację władzy. Proszę bardzo. Kolega Jakub przedstawił bardzo ciekawe podejście do tego problemu. Ja chciałbym się do tego akurat podejścia odnieść, tego polegającego na konkretnej strategii libertarianizmu wobec systemu państwowego. Do 8 mamy salę. Ile ma dzisiaj? Otóż generalnie rzecz biorąc, libertarianizm, chciałbym też przedstawić trochę tak ogólny rzut. Libertarianizm jest oparty na tym, na własności, porządku własności prywatnej.
który realizuje osobiste preferencje prywatnych właścicieli. To jest właściwie podstawa libertarianizmu. Mamy preferencje prywatnych właścicieli prywatnych terenów przeznaczonych do użytku prywatnego, które mogą być jak najbardziej zamknięte, mogą być otwarte dla gości. Wystarczy powiedzieć, że właściciel ma określoną preferencję. Są też prywatne formy własności otwarte na gości, przeznaczone przez prywatnych właścicieli do użytku publicznego. I to jest inna forma własności niż przestrzeń publiczna, która nie spełnia tych kryteriów, o których powiedział Jakub z drugiej strony. I teraz właściciele prywatnych terenów, które są przeznaczone do użytku publicznego, mogą je przeznaczyć na dowolne cele. Mogą potrzebować na przykład, jeśli są właścicielami sklepów, mogą potrzebować przestrzeni do tego, żeby ich klienci się poruszali pod ich sklepami i nie będą wymagać żadnych opłat od tego. Takie przestrzenie publiczne, takie jak na przykład w budynkach budowanych przez deweloperów, klatki schodowe do użytku publicznego, jak najbardziej będą w systemie libertariańskim i nikt tutaj nie będzie postulował tego, aby były jakieś przestrzenie absolutnie zamknięte, bo to by stawiało niepotrzebne dla rynku bariery handlowe. Pracodawcy, którzy poszukują pracowników, muszą w jakiś sposób ich znajdować. To nie jest tak, że pracodawca będzie poszukiwał na przykład w Arabii Saudyjskiej pracownika, którego zechce zatrudnić u siebie w fabryce w Londynie. Tylko jeżeli taki pracownik się zgłosi, poszukując pracy, może trafić do danego właściciela. Więc propozycja Hoppego ograniczałaby przynajmniej tę część zatrudnienia, tę część wykorzystania przestrzeni prywatnych publicznego. Więc z góry Hoppe stawia pewną tezę, z góry oferuje swoją preferencję i twierdzi, że jego preferencja wobec imigrantów jest lepsza dla rynku z pewnych względów, takich jak na przykład zagrożenia kulturowe, więc odbiera prawa zarówno prywatnym właścicielom prywatnych posesji do tego, żeby zapraszać gości na swój teren, jak i odbiera prawa teoretycznie istniejącym, takim, którzy mogliby zaistnieć, prywatnym właścicielom przestrzeni publicznych. Więc odbiera, więc jest tu interwencja w rynek w dwóch aspektach jego działania. I to jest określona strategia polityczna. To jest pewien wybór pana Hoppego, pana profesora Hoppego, który unieważnia wybory wszystkich innych ludzi na rynku, ponieważ twierdzi, że oni nie powinni móc zapraszać swobodnie ludzi lub nie powinni korzystać z tego, że pracownik znalazł się na danym terenie. Co do kwestii secesji i zamykania granic. Nie wiem, w jaki sposób wzmacnianie kontroli państwa na granicach, wzmacnianie kontroli celnej i wzmacnianie śledzenia obywateli na terenie danego państwa miałoby służyć w jakikolwiek sposób secesjonizmowi. Nie wiem, jak mogłoby to zdroworozsądkowo wyglądać. Jeżeli wzmacniamy państwo, reagując na jedną interwencję w jednej dziedzinie, drugą, kolejną interwencją w drugiej dziedzinie, dodając skalę interwencji we wszystkich dziedzinach życia dostępnych państwu, to wydaje mi się, że wzmacniamy to państwo, a nie powodujemy tego, że to państwo stanie się słabsze i się rozpadnie. To chyba jest jakieś narzędzie polityczne, co do którego trwają jakieś spekulacje, ale na przykład Korwin-Mikke coś takiego postuluje, tak? Ale spełnialność tego jest cokolwiek, no, trudno spekulować na ten temat. Jest też problem teoretyczny w tym wszystkim, mianowicie jest tutaj stwierdzenie, że do pewnego stopnia granice państwowe pełnią, czy mogą pełnić te same funkcje, co granice prywatne. Problem tutaj jest taki, że te granice własności prywatnej
Czyli na przykład prawo właściciela fabryki do tego, żeby zatrudnić na rynku jakąkolwiek osobę zechce, jest nieco czym innym niż ochrona granic i zakaz wpuszczania ludzi na wszystkie tereny wszystkich właścicieli, niezależnie od tego, jakie oni mają osobnicze preferencje. Więc tutaj mamy taki chyba błąd rozpoznania tego, o czym, jaka jest dziedzina, o której mówimy. Okej, to chyba. Tak. Okej, dziękuję. Zapraszam do odpowiedzi. Dobrze, wydaje mi się, że część z tych kontrargumentów, które pojawiły się w toku wywodów moich oponentów, już były przeze mnie poruszane. Niemniej wyróżniłem tutaj sobie ponownie cztery takie argumenty, które wydają mi się wartościowe i do których, jak myślę, warto się odnieść. Pierwszy argument, taki, którego chciałbym przejść jak najszybciej, dlatego że w mojej ocenie jest oparty zwyczajnie na pewnym nieporozumieniu. To jest argument związany z zasiłkami i w ogóle państwem opiekuńczym. Duża część argumentacji Jakuba Wiśniewskiego odnosiła się do stanowiska głoszącego, że dlatego należy wprowadzić pewne bariery imigracyjne, że mamy państwo opiekuńcze. Niewątpliwie jest to stanowisko popularne, również na polskiej tak zwanej wolnościowej prawicy, choćby najwybitniejszy jej, a w każdym razie najbardziej popularny adherent, czyli pan Janusz Korwin-Mikke, takie stanowisko reprezentuje. Niemniej nie jest to stanowisko reprezentowane przeze mnie. Ani razu w czasie mojego wywodu nie powołałem się na przesłankę istnienia państwa opiekuńczego jako przesłankę uzasadniającą kontrolę migracji. Dlatego podkreślę jeszcze raz. Argumentacja, na której się opieram, jest argumentacją stricte etyczną, moralistyczną. Mówi ona, że nikt, wbrew faktycznemu właścicielowi, a tym podtrzymuje tu swoje stanowisko, są wywłaszczeni podatnicy, nie może wpuścić na ich terytorium, na terytorium powstałe z wywłaszczenia ich zasobów, kogoś, kogo oni by sobie tam nie życzyli. To jest argument moralistyczny. A zatem swoboda imigracji byłaby czymś złym, nawet gdyby nie było żadnych zasiłków i gdyby nie było żadnego państwa opiekuńczego. Dlatego właśnie, jak już wcześniej wskazywałem w drodze lapidarnego ad vocem, problem miejscowych z zasiłkami można rozwiązać poprzez zniesienie zasiłków. Natomiast problemu migrantów, niechcianych przez większość społeczeństwa i nie zaproszonych przez nikogo w sposób wyraźny poprzez imienne zaproszenie, nie da się rozwiązać poprzez zniesienie zasiłków. Da się go rozwiązać tylko poprzez postawienie barier migracyjnych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, argument niezwykle ciekawy. Przyznaję, że dzisiaj poświęciłem kilka minut rozmyślaniom nad nim, kiedy po raz kolejny odświeżałem sobie w odnośny esej Waltera Blocka. Chodzi mianowicie o argument mówiący, że jeżeli zakażemy pod takim pretekstem, jaki tutaj został przedstawiony, swobodnej migracji, to właściwie państwo może już zakazać dosłownie wszystkiego, tak jak prywatny właściciel może w swojej prywatnej domenie zakazać właściwie wszystkiego. Nie jest to jednak argument poprawny. Dlaczego? Dlatego, że osoby znajdujące się wewnątrz państwa, jego obywatele, wszyscy jako indywidualności, również są legitymowanymi współwłaścicielami domeny publicznej i tym samym przysługuje im prawo do współdecydowania o tym, jak będzie ona zarządzana, co będzie dozwolone, a co nie będzie dozwolone. Po drugie, zwróćmy uwagę, zakazy odnoszące się do tego, co można robić już znalazłszy się w publicznej domenie, mają ten problem, że państwo nie ma żadnej poznawczej możliwości rozpoznania zagregowanych preferencji poszczególnych podatników i odzwierciedlenia ich w swoim ustawodawstwie. No weźmy banalny przykład. Zakazy palenia.
Mimo zmasowanej propagandy etatystycznej wspomaganej przez wszystkie możliwe segmenty nowej klasy, wciąż około 1/3 polskiego społeczeństwa pozostaje nieprzekonanych. Ludzie wciąż palą papierosy. Pytanie, jaką państwo powinno przyjąć politykę wobec palenia papierosów w domenie publicznym? Jak odzwierciedlić tutaj preferencje 33%, które palą i 67% niepalących? Można to oczywiście zrobić poprzez prostą demokratyczną arytmetykę, to znaczy przyznać rację niepalącym jako większości. Niemniej byłoby to podejście mało libertariańskie, sprzeczne z libertariańską choćby krytyką utylitaryzmu, z przeświadczeniem, że to, że kogoś jest więcej, nie znaczy, że jego osobiste szczęście jest ważniejsze. W przypadku obcych, w przypadku imigrantów tego problemu nie ma. Nikt z nich, żadna osoba, choćby jedna jedyna, nie ma prawa, jako wcześniej wywłaszczona w drodze opodatkowania, do współdecydowania o tym, co będzie się działo w domenie publicznej. Żaden z imigrantów nie jest uprawniony do tego, by jego preferencje były brane przez władze publiczne w tej sprawie pod uwagę. Na tym polega różnica. No i wreszcie jest tutaj jeszcze jedna kwestia, która przyznaję, na mnie robi wrażenie zupełnie niepasującej do libertariańskiego zestawu argumentów. Chodzi o to, że gdyby wprowadzić tę zasadę zaproszeń, to wiele, czy większość nawet ogromna aktów migracji do jakiegoś kraju nie doszłaby do skutku. No, przyznaję, że nie jestem szczególnie zaszokowany tezą, że stanowisko prohibicyjne w stosunku do imigracji prowadzi do ograniczenia migracji. No, szczerze mówiąc, przyszło mi do głowy osobiście, że coś takiego będzie miało miejsce. Nie wydaje mi się to wnioskiem szczególnie odkrywczym. Co więcej, uznaję ten argument za co prawda libertariański w formie, ale żeby odwołać się do znanej frazy socjalistyczny w treści. On bowiem wskazuje, albo przynajmniej zdaje się wskazywać, na jakieś zupełnie nieakceptowalne z libertariańskiego punktu widzenia pozytywne prawo do szczęścia, do samorozwoju kosztem praw własności. Jeżeli, chcę to podkreślić, ktoś przyjmuje, że swobodna migracja jest naruszeniem praw własności nierzeczących sobie wizyty migrantów, podatników, to wszelkie argumenty ekonomiczne i wszelkie argumenty dotyczące nieszczęścia, jakie dotknie tych niespełnionych migrantów, którzy chcieliby przyjechać, ale nie przyjadą, stają się argumentami nieważnymi z libertariańskiego punktu widzenia, dlatego że biorąc pod uwagę czynnik ekonomiczny i nazwijmy go sobie eudaimoniczny, czyli ten związany ze szczęściem, ignorują czynnik znacznie ważniejszy, bardziej fundamentalny, czyli czynnik związany z prawem. I jeszcze kwestia rozrostu państwa. Tutaj jestem skłonny zgodzić się, że o ile ten rozrost funkcji państwa w miarę konieczności zapewnienia skutecznych barier przed migracją jest czymś, co ceteris paribus wprost wynika z samej polityki prohibicyjnej w stosunku do imigrantów, to o tyle rzeczywiście nie jest kwestią pewną, czy negatywne zjawiska społeczne, takie jak przestępczość dokonywana przez imigrantów, czy z drugiej strony przestępczość, powiedzmy sobie, grupek bojówek nacjonalistycznych, faktycznie, czy takie zjawiska będą się pojawiać, czy będą narastały. To prawda. Niemniej dyskutujemy, nie zapominajmy o tym, o tej kwestii w pewnym określonym kontekście historycznym. Żyjemy w dobie nacjonalizmu. Wydaje mi się, że nikomu z nas tutaj, jak zasiadamy przy tym biurku, się to nie podoba. Niemniej fakt jest faktem. Każdą poważną falę migracji w związku z tym siły nacjonalistyczne, siły ksenofobiczne mogą wykorzystać i skrzętnie wykorzystują do generowania fali niechęci wobec wszelkich obcych, w tym tych już dobrze zadomowionych, prosperujących społeczeństwie, produktywnych obywateli. Prawda? Słyszymy teraz na przykład o pobiciach jakichś bogu ducha winnych właścicieli budek z kebabami mieszkających w Polsce od lat. No, zwróćmy uwagę. Histeria antyimigracyjna w Polsce, podkreślam histeria, dlatego że to w niewielkim stopniu jest zjawisko, które dotknie Polskę, to jest bardziej problem cywilizacyjny, że tak powiem, niżeli Polski. Ono się zaczęło w Polsce nie w momencie, kiedy w ogóle zaczęła się wojna w Syrii, kiedy zaczęła się wojna w Iraku, kiedy ludzie zaczęli stamtąd uciekać
z terenu trawionego przez konflikt wojenny. No, wtedy oczywiście nikogo to nie interesowało. Ludzie zazwyczaj nie zajmują się takimi rzeczami. Ten paroksyzm nastrojów nacjonalistycznych, z którym, nie ukrywajmy, mamy dzisiaj do czynienia, zaczął się w tym momencie, w którym polski rząd z uległością odniósł się do postulatów Unii Europejskiej w zakresie przyjmowania migrantów. A zatem to permisywna polityka wobec migrantów spowodowała w obecnych warunkach te niekorzystne zjawiska, które chyba nikomu się tutaj z nas nie podobają. I co więcej, jak mówię, nie jest to kwestia partykularna, to jest kwestia mentalności, to jest kwestia ducha naszego czasu. Zawsze każda tego rodzaju fala migracyjna będzie niestety do tego rodzaju zjawisk prowadzić. Dziękuję. Panowie? Dobrze, odniosę się do pewnych rzeczy, zarówno które powiedział Norbert, jak i tych, które powiedział Kuba. Jako, że Norbert mówił ostatnio, to do tego, co odpowiedział, odnosi się w pierwszej kolejności. Znowu ten argument o podatnikach będących zbiorowymi właścicielami własności publicznej. Ja już poprzednio wyjaśniłem, dlaczego to nie jest żadna własność publiczna, tylko to jest własność niczyja. Jedynie wynika z niej dług, który złodziej zaciągnął wobec tego, kogo okradł. Natomiast w żaden sposób nie wynika z tego, że złodziej powinien występować jako reprezentant okradzionego i jego mandatariusz. Ale odpuśćmy to, już nie wracajmy nawet do tego. Dowiedziałem się, że tak naprawdę kwestia zasiłków nie gra tutaj żadnej roli. Jeśli tak, bo o ile ten argument zasiłkowy uważam za zupełnie błędny, co już wytłumaczyłem w poprzedniej swojej wypowiedzi, to jeśli ten argument zasiłkowy zupełnie odsunąć na bok, a ten argument zasiłkowy w jakiś tam sofistyczny sposób jeszcze ewentualnie dałoby się podciągnąć pod kwestie własnościowe i próbować w ten sposób jakieś powiązanie z teorią libertariańską poczynić, o tyle jeśli całkowicie odsuniemy nawet ten argument, to co nam zostaje, to jest czysty, demokratyczny etatyzm. Większość, to znaczy ci zbiorowi właściciele, mają prawo za pośrednictwem państwa, czyli tego złodzieja, który ich okradł, decydować, co się będzie działo na tej tak zwanej własności publicznej. A więc nawet jeśli nie ma żadnych zasiłkowiczów, to oni mimo to mogą zadekretować, że sobie danej osoby nie życzą na danym terenie, nawet jeśli ona w żaden sposób nie korzysta z tych wszystkich dóbr, które rzekomo oni wszyscy kolektywnie finansują. Czyli to jest demokratyczny etatyzm czystej postaci. I co z niego teraz wynika na przykład? Mamy na terenie krajów osoby, które powiedzmy nie są zasiłkowiczami, ale też nie są podatnikami. Żyją sobie na tej przestrzeni publicznej, niejako obok tego całego systemu białego, że tak można powiedzieć, w żaden sposób go nie finansując i w żaden sposób nic od tego nie biorąc. Bezdomni, żebracy, ale też różne inne osoby, jacyś powiedzmy agoryści może nawet. Z tego argumentu teraz by wynikało, że ich wszystkich też można wyrzucić, że ich wszystkich można deportować, bo to implikuje ten demokratyczny etatyzm, który mówi, że ci, większość tych, którzy finansują przestrzeń publiczną, mają prawo pozbyć się wszystkich tych z tej przestrzeni publicznej, którzy jej nie finansowali. Teraz to też ma implikacje w kwestii zaproszeń. Bo teraz, nawet jeśli pojedyncza osoba zaprosi jakiegoś imigranta, powie, będę go utrzymywać i tak dalej, to zgodnie z tą zasadą demokratycznego etatyzmu wynika, że większość może ją przegłosować. Może powiedzieć, tak, ty finansowałeś te wszystkie dobra na przestrzeni publicznej, ale my też, a nas jest więcej niż ty jeden. Czyli ty uważasz, że chcesz przejąć tą osobę? My uważamy, że nie chcemy jej przyjąć. Do widzenia. Znowu zasada demokratycznego etatyzmu, nie mająca przecież nic wspólnego z zasadami libertarianizmu. To tyle może, jeśli chodzi o Norberta, natomiast jeśli chodzi o Kubę. Słusznie Kuba powiedział, że powinniśmy tutaj porozmawiać o kwestiach strategicznych. Zgodę. I dlatego musimy sobie zadać pytanie, jaką strategię chcemy przyjąć. Znowu wracam do tego argumentu zasiłkowego, bo Kuba się do niego powiedział, że właściwym rozwiązaniem byłoby po prostu, no na przykład, odciąć status uchodźcy od możliwości pobierania jakichkolwiek zasiłków. I ja się z tym zgadzam. To jest rozsądny postulat, w pełni zgodny z filozofią libertariańską i do tego to jest postulat politycznie realizowalny, bo przypuszczam, że poparcie społeczne dla tego postulatu, nawet wśród osób, które nie są motywowane żadnymi specjalnie libertariańskimi studentami, byłoby spore. Więc ze strategicznego punktu widzenia tak, to jest to coś, co powinno się zrobić. Natomiast jeśli jako alternatywę rzekomo bardziej możliwą politycznie, a tym samym bardziej wskazaną ze względów strategicznych byłoby właśnie postulowanie, że należy uszczelnić granice, zamknąć granice i tak dalej, to jest nie tylko
nie podejdzie do pogodzenia z filozofią libertariańską, to też jest ze strategicznego punktu widzenia fatalne. Bo do czego to doprowadzi? To wcale nie doprowadzi do tego, że granice będą szczelne i żadne niechciane osoby nie znajdą się na tej tak zwanej przestrzeni publicznej. Tylko to doprowadzi do tego, że powstaną mafie przemytnicze. Członkowie tychże mafii przemytniczych będą się z całą pewnością rekrutować przede wszystkim z grup terrorystycznych i one będą przerzucać przez granicę tych, którzy uciekają na przykład w tym kontekście, który omawiamy, przed grozą wojny. Natomiast, więc jaki tego będzie skutek? Nie tylko to, co powiedziałem natomiast na temat bezpośrednich konsekwencji podejmowania tego rodzaju rzeczy w postaci zwiększenia etatyzmu, zwiększenia kontroli policyjnej, zwiększenia kontroli urzędniczej i tak dalej, ale też to sprawi, że te wszyscy, ci wszyscy tak zwani obcy, których rzeczywiście nie chcielibyśmy tutaj widzieć, nie dlatego, że są obcy, ale dlatego, że są terrorystami i wprost to deklarują, to ich wzmocni. Bo po pierwsze, oni będą grube pieniądze zarabiać na przerzucaniu ludzi przez granicę, a po drugie, oni w tym momencie wydadzą się tym uciekinierom kimś, kto im sprzyja, kimś, kto jest im przychylny, w przeciwieństwie do tych, którzy chcą im blokować możliwość no, zrekonstruowania swojego życia w bardziej sprzyjających warunkach. Innymi słowy, i teraz już się trzymam wyłącznie kwestii strategicznej, to wzmocni tych obcych, których rzeczywiście byśmy tutaj nie chcieli widzieć, nie jako trybaliści, nie jako nacjonaliści, tylko jako libertarianie, czyli terrorystów, którzy ewentualnie by tutaj wobec nas jakąś agresję planowali. Natomiast będzie rzucać kłody pod nogi tym obcym, którzy chcą tutaj przyjechać po to, żeby swoje życie tutaj zrekonstruować, produktywnie żyć, działać i tak dalej. I tutaj można analogię poprowadzić pomiędzy właśnie próbami tego rodzaju kontrolowania granic, a kontrolą urzędniczą dostępu do broni. Wiadomo doskonale, że tego rodzaju próby kontroli wcale nie osłabiają przestępców, nie rozbrajają przestępców, tylko rozbrajają ofiary przestępców, a tym samym ułatwiają przestępcom ich działanie, a utrudniają swobodne życie tym, którzy chcieliby przeciwko przestępcom być zabezpieczeni. Tutaj sytuacja analogiczna. Terrorystów się wspiera, nie wprost, ale implikacja jest właśnie taka i pod względem materialnym, i pod względem reputacyjnym. Natomiast rzuca się kłody pod nogi i tym samym przysparza sprzymierzeńców terrorystom, tych, którzy chcą swoje życie zrekonstruować w kraju, który nie jest na daną chwilę ogarnięty pożogą wojenną. I ostatnia rzecz. Kuba powiedział, że żyjemy w epoce hegemonii państwa i w związku z tym nie chcielibyśmy się jednak pewnych państwowych instytucji pozbyć w momencie, kiedy nie ma żadnych prywatnych substytutów. Zgoda. Ja się z tym zgadzam i dlatego uważam, że kontrefektywne byłoby na przykład postulowanie, że chcemy się pozbyć wojska, pozbyć się policji i tak dalej w momencie, kiedy żadne alternatywne, prywatne alternatywy nie istnieją i kiedy w zasadzie nawet nie ma żadnej takiej ideologicznej podbudowy, która by ludziom zasugerowała, że warto, żeby tego rodzaju alternatywy się wykształciły i warto, żeby tego rodzaju alternatywy darzyć pewnym szacunkiem i korzystać z ich usług. Natomiast nie zgadzam się z tym, że możemy postawić znak równości pomiędzy policją czy armią, czy jakimiś sądami, których zadaniem jest rzeczywiście w tej niedoskonałej sytuacji, w której się znajdujemy, bronić jednak wolności i własności w najlepszym razie. Nieczęsto tak bywa, ale załóżmy, że w najlepszym razie taka jest ich rola. I mają na celu bronienie własności prywatnej, czyli konkretnych posesji, konkretnych mieszkań i tak dalej. Nie ma tutaj znaku równości pomiędzy tym, a granicami, ponieważ granice wytyczają tak zwaną przestrzeń publiczną właśnie, a nie prywatną. Ona w najlepszym razie, z czym się nie zgadzam, już tu uzasadniłem, ale w najlepszym razie może być uznawana jako wspólna własność wszystkich podatników, ale to nas prowadzi do demokratycznego etatyzmu. I w związku z tym trzeba sobie zdać sprawę, że ta tak zwana przestrzeń publiczna, ta właśnie zakreślona tymi granicami, to jest dokładnie ten centralny węzeł, w obrębie którego powstaje słynna bastiatowska wielka fikcja, w ramach której każdy próbuje żyć kosztem wszystkich pozostałych. Właśnie zgodnie z tą zasadą. Wszyscy jesteśmy właścicielami tego, wszyscy żeśmy to opłacali ze swoich podatków, więc ja sobie życzę, żeby było tak, on sobie życzy, żeby było inaczej. Jesteśmy w permanentnym konflikcie, pożywką, ten konflikt jest pożywką właśnie dla, zwłaszcza dla demokratycznego etatyzmu, no bo w innych formach etatyzmu tego rodzaju wojna domowa każdego z każdym nie istnieje. I w związku z tym rola granic tutaj i tworzenia i podtrzymywania przy życiu tej fikcji przestrzeni wspólnej, gdzie powstaje ta bastiatowska fikcja, jest czymś zupełnie innym niż
konkretne, posiadane przez konkretne jednostki przestrzenie prywatne, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, warto, żeby istniały pewne grupy, pewne służby zajmujące się jej ochroną. Także tutaj jest logiczne, konceptualne pomieszanie. No to w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. Myślę, że odniosą się i do Kuby, i do Norberta. Dziękuję. Dziękuję. Ja odniosę się do Kuby, ponieważ jego powieść jest nam bardziej bliższa teraz z pamięci. Cieszę się, że tak się dosyć obficie odniósł do tego, co powiedziałem, o tych kwestii strategicznych. Wspomniałeś, Kuba, o kwestii zasiłków, że się do niej nie odniosłem. Znaczy, dla mnie kwestia jest dosyć oczywista. Wszyscy na pewno chcielibyśmy, żeby te zasiłki zostały zniesione. Przy czym ta kara, którą zaproponowałeś tutaj, aby deportować tych wewnętrznych zasiłkowiczów, jest jakby nieproporcjonalna do popełnionej przewiny, bo jakby oni, że tak powiem, znikąd nie przybyli, często po prostu wymieniają te wnioski. Można by ich co najwyżej deportować z urzędu miejskiego, do którego przyszli po daną zasiłek. Jeśli mogę szybko, później nie będę się musiał odnosić. Zwracam uwagę, że ci, którzy nawet nie płacą podatków, ci agoryści choćby z przykładów Jakuba, też są ofiarami przemocy państwowej. Gdyby nie państwo, nie musieliby być agorystami. No to za tym idzie, też przysługują im pewne tytuły, choćby odszkodowawcze w stosunku do państwa i nie można ich tak łatwo wyrzucić. A nawet gdyby tak nie było, zwracam tutaj uwagę na tę koncepcję zaproszenia, która też by tutaj działała, gdyby faktycznie chcieć przenosić argumentację antyimigracyjną na choćby tych wspomnianych agorystów. Wystarczyłoby więc, nawet gdyby tak było, weźmy to za dobrą monetę, że w takiej opłakanej dla agorystów sytuacji Jan Lewiński bądź Jakub Wiśniewski wydaliby oświadczenie: ja Jan Lewiński lub ja Jakub Wiśniewski zgadzam się przyjąć do siebie agorystów, nie wyrzucajmy ich z Polski. To oczywiście czysto hipotetycznie, biorąc już ten argument za dobrą monetę. Tu jakby wracając do tego wątku, który wspomniałem, właśnie ta wielka fikcja, o której wspomniałeś, polega na tym, że wszyscy wywłaszczają wszystkich, tak? I ciężko tutaj ustalić w obecnych ramach jakikolwiek porządek retrybucyjny, czyli kto kogo pierwszy miałby spłacić, dlatego właśnie tak znowu będę się opierał przy tej swojej zasadzie secesji, że tak naprawdę jakakolwiek formy retrybucji będą możliwe tak naprawdę w momencie, kiedy te państwa będą małe, słabe i już bezbronne. W chwili obecnej no ciężko by było znaleźć tych, którzy tak naprawdę wywłaszczają, tych, którzy są wywłaszczani. Chciałem się też odnieść do tego, że tutaj jakby też jest nam imputowana z kolei taka zasada jakby pełnej szczelności granic. Jakby o tym też nie było mowy. Myślę, że Hoppe też nie mówi o pełnej szczelności granic, jakby się odnosi do tych przykładów historycznych wcześniejszych, chociażby XIX-wiecznych, gdzie ta migracja połączona była z integracją dobrowolną, natomiast obecnie jest to zjawisko dosyć powszechne, oczywiste, przymusowej integracji, tak więc no, chciałem, żebyśmy się jednak odnosili do tego, że nie mamy aż takiego stanowiska, które by polegało na tym, że myślę, Hoppe też nie ma takiego stanowiska, które polegało na tym, żeby całkowicie szczelnie zamknąć te granice. Tu po wspomnianym usunięciu tego wielkiego socjalu, myślę, że sytuacja by się dosyć unormowała i myślę, że problem nie byłby aż tak palący. Teraz odniosę się z kolei do tego, co powiedział Janek. Wspominał o tym, że to jest jakby kolejna interwencja, jakby zamykanie, uszczelnianie granic, wprowadzanie różnych ceł. Czy ona zasugerowała, jakoby to nie osłabiało tak naprawdę państwa, tylko je wzmacniało? Bo według mnie tak naprawdę ciężko dzisiaj znaleźć jakiekolwiek dobre środki, bo cokolwiek państwo zrobi, będzie źle. Właśnie żyjemy w tej wielkiej fikcji, w wielkim wywłaszczeniu, w wielkim jakby chaosie, jesteśmy jakby wyalienowani słowami, posłuchajcie słowami Karola Marksa. Nie ma w związku z tym takich jednoznacznie dobrych rozwiązań. Jakby mówiąc to inaczej, nie jest tak, że lepsze są niskie podatki czy wysokie podatki, złe są podatki, tak? Ale jednak państwo zawsze te podatki będzie pobierało. I każdy z nas chciałby być pewnego rodzaju purystą, który jakby chce znaleźć, który by chciał znaleźć dla siebie taką niszę, w której byłby całkowitym, stuprocentowym abolicjonistą. We mnie też taka pokusa wcześniej była i pamiętam swoje teksty, w których staram się być dwustuprocentowo abolicjonistyczny, natomiast coraz bardziej dożywam do takiego jakby tutaj sformułowania tej właściwej strategii polegającej na tym, że trzeba
te mądre, może nie tyle kompromisy zawierać z państwem, tylko wykorzystywać je instrumentalnie do pewnych określonych celów. Tak więc na krótką metę oczywiście może się wydawać, że to uszczelnienie granic przed imigrantami najeźdźcami może przynieść w bliższej perspektywie wzmocnienie władzy państwa, jednak według mnie w dłuższej perspektywie, z racji, które przedstawiłem w pierwszej rzędzie swojej wypowiedzi, to może poskutować właśnie czymś odwrotnym, czyli osłabieniem władzy państwa. Poza tym jakby ten cały ideał wolnego przemieszczania się, to jest jakby ta idea, która jest niezmiennie związana z jakimiś wielkimi imperiami, wielkimi tworami. Spójrzmy, co obiecuje nam w tej chwili Unia Europejska. Jakby możemy się właśnie przemieszczać wewnętrznie pomiędzy krajami Unii Europejskiej, natomiast właśnie kosztem pewnych innych dodatkowych wolności, tak historycznie rzecz biorąc, to tej zasady takiej pełnej wolności imigracji nigdy nie było. Także widać według mnie wyraźnie, że sama idea takiego wolnego, nieograniczonego przepływu ludzi jest ściśle powiązana z pewnymi projektami politycznymi, państwotwórczymi, szczególnie takimi o charakterze imperialnym. Przy okazji chciałbym sobie tutaj przypominam wesprzeć trochę Norberta w tym argumencie, że jesteśmy w pewnym sensie wywłaszczonymi właścicielami tego, co państwo w tej chwili posiada. Chciałem zwrócić uwagę na to, że na przykład państwo polskie zdecydowanie bardziej wywłaszcza mnie niż na przykład obywatela Gany, którego na przykład może nigdy nie wywłaszczyło, albo obywatela Sierra Leone. Jednak jest tak, że to mienie, którym dysponuje dzisiaj państwo, jest zdecydowanie mieniem, które w zdecydowanej mierze pochodzi od obywateli polskich w zdecydowanej mierze. Tak więc to my jesteśmy tutaj, gdyby doszło kiedyś do sytuacji, w której moglibyśmy wytoczyć proces państwu polskiemu o wieloletnie, wielowiekowe wywłaszczanie, no to siłą rzeczy moglibyśmy występować tutaj z lepszym tytułem prawa własności do mienia, którym dysponuje niż obywatel Gany, który z państwem polskim mógł się tylko zetknąć tylko o tyle, że na przykład widział kiedyś na wybrzeżu statek pod polską banderą. Tak więc to jest tak, że to wszystko jest dzisiaj mocno zaburzone, żyjemy w wielkim chaosie, żyjemy w wielkiej fikcji. Niemniej jednak państwo dysponuje zawsze pewnym mieniem, które zrabowało komuś. Nie zgadzam się z tym, co Kuba wcześniej powiedziałeś, że podatnicy, tak sobie zanotowałem na gorąco, powiedziałeś, że podatnicy nigdy nie sprawowali kontroli wcześniej nad przestrzenią publiczną. Uważam, no, nie zgadzam się w tym wprost. Państwo wszystko, co posiada, musiało komuś wcześniej zawłaszczyć. Państwo nie jest w stanie przywłaszczyć niczego ze stanu, który to są w stanie dokonać tego, mogą tego dokonać tylko osoby prywatne. Jeżeli ktoś dokonuje takiego przywłaszczenia w charakterze państwa, jako członek państwa, tak naprawdę to na samym starcie się anuluje, biorąc pod uwagę ten ogrom wywłaszczenia, które państwo dokonuje. Tak więc nie zgadzam się z tym twierdzeniem, że ta przestrzeń publiczna jest tak naprawdę niczyja. To jest właśnie błąd w myśleniu. Państwo wszystko, co posiada, wywłaszczyło od osób prywatnych, a jeżeli nawet to mienie posłużyło do zakupu, budowy czegoś innego, to jednak zawsze, jeżeli przez analogię do zwykłego złodzieja, gdy złodziej ukradł nam zegarek, albo może nie zegarek, bo to mała wartość, samochód, a później że ten samochód kupił sobie na przykład, no gdyby to był jakiś tam powiedzmy Mercedes klasy jakiejś tam najwyższej, kupił sobie za to mieszkanie, no to siłą rzeczy, gdyby już nie było tego Mercedesa, moglibyśmy od tego złodzieja żądać, później egzekwować od niego w procesie sądowym zwrotu tegoż właśnie mieszkania. Tak więc jeżeli państwo to przemiela cały czas i robi z tym mieniem wywłaszczonym od jednostek coraz to inne rzeczy, nie przekreśla to faktu, że tak naprawdę wszystko pierwotnie zostało odebrane jakimś konkretnym, indywidualnym osobom. Ja chciałbym na to zwrócić uwagę, że bardzo ważny jest też ten kontekst. Tutaj bardzo wspomniano o nacjonalizmie. Nie możemy być takimi osobami, uważam, które po prostu abstrahują zupełnie z kontekstu, bo na pewno wygodnie byłoby nam po prostu stwierdzić i pozostać przy samym stwierdzeniu, że państwo jest złe, państwo nie powinno istnieć i tak jakby przy pomocy takiej biurkowej spekulacji typowo powiedzieć, że no,
koniec każe, kto się z nami nie zgadza, już po prostu go przekreślamy. Musimy brać pod uwagę pewien kontekst. Jeżeli ostatecznie przyświeca nam dojście do tego stanu pożądanego, czyli to powinniśmy brać pod uwagę ten kontekst historyczny. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, co się obecnie dzieje, na takie zagadnienia, jak chociażby zagadnienie wojny nowoczesnej, która nie jest już sprowadzana w ten sposób, jak kiedyś, że przybywa jakiś oddział wojska i ogłasza, że przy pomocy jakichś heraldów, przepraszam, przy pomocy jakiegoś nawet otwarcie wypowiedzianego aktu wojny, przy pomocy posłów, tak się dzisiaj nie dzieje. Dzisiaj wojna może przybierać nieco inne kształty i to jest też pytanie tutaj do osób proponujących projekt Open Borders, co zrobić tutaj z taką sytuacją, gdyby na przykład dane państwo zostało właśnie przy pomocy takich teoretycznie, abstrahując zupełnie od tego, co się dzisiaj dzieje, gdyby dane państwo podjęło agresję wobec innego państwa właśnie przy pomocy takiej cichej imigracji, która się okazuje ostatecznie inwazją. Czy również armia nie powinna w tym momencie granic bronić, bo jeżeli odmawiamy prawa obrony granic służbom granicznym, tak po prostu odgórnie doktrynersko, że nie, bo państwo jest złe, z czym ostatecznie się zgadzam, ale w innym kontekście, to co zrobić tutaj z tymi właśnie otwartymi granicami w kontekście innych armii, czy również tutaj one powinny być otwarte wobec armii państw przeciwnych, czy nie osiągnęlibyśmy wówczas stanu, w którym zwiększa się tak naprawdę agresja państwa, w którym jedne państwa znikają kosztem innych. To jest też takie ważne zagadnienie, z którym się do tej pory nie zmierzyliśmy, a które jest niezwykle istotne. Jeszcze tytułem uzupełnienia, proszę nie zapominać o tym, że nie tylko socjal jest tutaj przyczyną problemu, ale cały jakby szereg innych uprawnień państw, które państwo posiada, jakby ci wszyscy migranci najczęściej okupują mienie państwowe w postaci państwowych mieszkań, wielkich bloków, które są jakby zmorą nie tylko państw postkomunistycznych, tak więc problem sięga tak naprawdę o wiele głębiej, o wiele szersza jest ta przestrzeń publiczna, na której mogą zostać zaproszeni, w cudzysłowie przez państwo ci imigranci. Ja widząc ten bezmiar przestrzeni publicznej, która dzisiaj funkcjonuje, to co dzisiaj się określa mianem przestrzeni publicznej, sugeruję, żeby jak najszybciej do demontażu państwa, ale takiego mądrego, przemyślanego, a nie takiego, który zupełnie nie uwzględnia bieżącego kontekstu, bo on jest w tym momencie kluczowy. Tak więc łatwo zamknąć się w takiej wieży z kości słoniowej, a tak naprawdę kontekst bieżący jest tutaj niezwykle istotny dla nas, którzy chcą ostatecznie dążyć do zmiany status quo. Okej, dziękuję. Ja się odniosę do... Jeszcze jedną rundę, potem zrobimy to krótszą trochę. Wiesz co, jasne, ja mam 20-30 pociągów, więc tak spokojnie. Zaproszę. Jadę na dworzec, to ci mogę zrobić, bo mieszkam koło otworca. Wydaje się, że usunięcie, że wprowadzenie tej możliwości zapraszania ludzi będzie właściwie tym samym, co po prostu korzystanie z własności prywatnej, udostępnionej publicznie i umożliwianie jak zatrudniania pracowników. Tak się wydawało. Tyle, że to pomija inną możliwość, mianowicie taką, że imigrant zjawi się tutaj ze swoimi konkretnymi oszczędnościami. Nie zaproszony, ale dysponując oszczędnościami, które przeznaczy na wynajem pokoju i na poszukiwanie pracy przez siebie. Więc to likwiduje natychmiast nam z rynku tego rodzaju pracowników i przez to odbiera konkretne szanse zatrudnienia dla tych ludzi. Traktujemy ich w ten sposób gorzej z jednej strony, z drugiej strony odbiera pracodawcom szansę na ich zatrudnienie, czyli likwiduje ekonomiczne szanse stojące przed obywatelami danego kraju. Króciutko jednym zdaniem. Ja całkowicie tutaj pełnej szczelności nie postuluję, tak? To jest jakby to było dopowiedziane, tak? Bo jakby to jest z tym powiązane. No, nikt właściwie nie postuluje pełnej szczelności. Okej, ale tu było odniesienie się do kwestii zaproszenia konkretnie, tak? Okej.
Dalej. Jeśli dobrze zrozumiałem argument strategiczny, to prowadzenie cały ten chaos wokół sprawy imigrantów może być wykorzystany jako narzędzie dla polityków celem wzmocnienia ich władzy, prawda? Czyli wytwarzamy sobie jakąś łatwą grupę do ataku, na przykład imigrantów, którą atakujemy politycznie i w tym czasie wprowadzamy, jeśli dobrze rozumiem ten argument, i w tym czasie wprowadzamy różne obostrzenia, różne kontrole, interwencje dotyczące zarówno grup imigranckich, jak i grup obywateli. Albo grupy do obrony, żeby nie było jednostronnie. Na przykład tak. Zaostrzamy ustawodawstwo w sprawie tak zwanej mowy nienawiści. Tak, na przykład. Tak? Więc jest to, może być tego typu instrument. Tyle, że ten instrument jest kompletnie zależny od tej konkretnej kwestii imigracji, bo taką grupę można znaleźć zawsze. Niezależnie od tego, w jakiej znajdziemy się sytuacji, możemy zawsze znaleźć sobie grupę etniczną, na przykład, dajmy na to, Żydów albo Kurdów, i możemy ich potraktować jako cel ataku, który wykorzystamy do jednoczenia naszej grupy etnicznej innej, na przykład etnicznej. Może to być też klasa robotnicza kontra kapitaliści. Więc takie grupy można znaleźć łatwo i samo zamknięcie możliwości imigracji zamyka tak naprawdę w tym momencie możliwość, samą możliwość różnorodności, która jest dla rynku bardzo istotną możliwością, ponieważ dzięki różnorodności ludzi, różnych grup ludzkich, różnych mieszania się kultur, umożliwiamy wykorzystanie podziału pracy przez zatrudniających różnych ludzi, przedsiębiorców o różnych również poglądach i preferencjach. Więc wprowadzając jedną preferencję profesora Hoppego dotyczącą takiego, a nie innego traktowania, uniemożliwiamy innym realizację ich innych preferencji. Więc sama grupa do ataku się znajdzie. Co do kwestii cichej inwazji, broni imigracyjnej i terroryzmu przy okazji poruszonego już przez Jakuba. Warto zwrócić uwagę na to w tym momencie i uporządkować sobie trochę sytuację. Na to, czym jest prohibicja, jak się objawia. Na wolnym rynku, w którym nie ma wprowadzonej prohibicji, jest bardzo łatwy mechanizm, który sprawia, że napływ ludności jest regulowany. Jest to mechanizm płacowy. Jeżeli do danego kraju napływa ludność, napływają potencjalni pracownicy, to wytwarza się tendencja do obniżania się cen, obniżania się płac. Natomiast jednocześnie rosną na przykład ceny nieruchomości, bo przybywa ludzi, prawda, jest mniej domów i trzeba to jakoś podzielić. Więc mamy tutaj regulację w postaci mechanizmu podażowo-popytowego. I teraz, jeżeli na przykład w danym kraju są nieograniczone w jakiejś wysokości zasiłki i migranci mogą wykorzystywać te zasiłki, to płace obniżają się do poziomu na przykład płacy minimalnej, która też jest regulacją niepożądaną państwową, i do poziomu zasiłków jednocześnie, i więcej pracowników może przechodzić na zasiłki, ponieważ płaca minimalna zbliża się do poziomu zasiłków. Znaczy najniższe pensje zbliżają się do poziomu zasiłków. Więc to tworzy presję jednocześnie na ze względu na to, że coraz więcej ludzi pobiera zasiłki, przechodząc pomiędzy tymi dwiema formami, a z drugiej strony mamy coraz większe bezrobocie ze względu na płacę minimalną, to wytwarza się presja społeczna, ponieważ ludzie się zaczynają buntować, ludzie zaczynają faktycznie być groźni, to prawda. Wytwarza się presja na budżet państwa, więc wytwarza się presja na to, aby politycy jakoś poradzili sobie z problemem, na przykład poprzez reformy. Oczywiście to jest tylko mechanizm bardzo pośredni, nie musi tak być, że jest tutaj bezpośredni związek, ale przynajmniej na polityków jest wywierana jakakolwiek presja, żeby zmienić dotychczasową złą sytuację, ponieważ będą mieli kłopoty w wyborach. Tak? I teraz tak. Analiza ekonomiczna każe nam
patrzeć na problem zagrożenia terrorystycznego również, tak jak zawsze ekonomia patrzy na problemy, mianowicie patrząc od strony krańcowej. Jeżeli patrzymy na terrorystę, który jest zdeterminowany do tego, żeby zaatakować nas, żeby wysadzić bombę, jest absolutnie zafiksowany na tej idei, to on nie zrezygnuje niezależnie od tego, jaki jest porządek. Jeżeli wprowadzimy prohibicję migracji, to on tu się znajdzie, korzystając z usług mafii, korzystając z usług przemytników, dając zarabiać tym przemytnikom, którzy jednocześnie cały czas prowadzą działalność przestępczą. I będzie bardziej związany z tym świadkiem przestępczym, o czym jeszcze Jakub powiedział. I niezależnie od tego, czy jest prohibicja, czy nie, czy wolno się przemieszczać, czy nie, on się tu znajdzie i będzie próbował zrobić coś złego. Ale jest kwestia też, ponieważ jest terroryzm, religia i tak dalej, to jest pewne spektrum poglądów. Jest też kwestia terrorysty krańcowego, czyli takiego, który jest labilny, który waha się, czy zaatakować, czy nie bardziej mu się jednak opłaca na przykład założyć rodzinę i zdobyć pracę i uciec od toksycznej grupy, w której do tej pory egzystował. O ich istnieniu świadczy to choćby, że są po prostu zwykli muzułmanie, zwykli ludzie pochodzący z krajów o nasileniu terrorystycznym, którzy po prostu zwyczajnie pracują tutaj i jest ich większość. I szukają tutaj dobrobytu. Więc ten terrorysta krańcowy, kiedy znajdzie się w sytuacji prohibicyjnej, to będzie zdany na łaskę swojej grupy terrorystycznej i będzie z nią silniej związany. Jeżeli zdradzi taką grupę terrorystyczną, no to oczywiście zostanie ukarany, wydany władzą, wydany policji na przykład i wydalony z kraju. Nie będzie miał wsparcia, ponieważ na przykład terrorysta nielegalnie przebywający na terenie objętym prohibicją nie może znaleźć legalnego zatrudnienia, po prostu. Nie może się zintegrować naturalnie ze społeczeństwem na terenie, którego przebywa. W sytuacji, kiedy nie ma prohibicji, on zyskuje dodatkową szansę. Po pierwsze, może dowolnie się przemieszczać po kraju, więc może uciec od tej grupy terrorystycznej. Nic mu nie zagraża właściwie, może się zatrudnić gdziekolwiek zechce. I kapitalizm stwarza szansę dla niego, aby on stworzył sobie wspaniałe życie, zarabiając pieniądze jako ktoś tam. Znajdując pracę, integrując się ze społeczeństwem w taki czy inny sposób, wchodząc w obieg systemu kapitalistycznego. Okej, dziękuję. Zapraszam do ostatniej, trzeciej rundy. Teraz już troszeczkę krócej niż po 10 minut, proszę, żebyśmy się zmieścili. Jasne. Trzy kwestie na szybko. Najpierw kwestia najważniejsza, bo najbardziej fundamentalna, czyli to nawracające uporczywie pytanie o to, czyją tak naprawdę własnością jest własność publiczna. Ja tutaj powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem na początku. Własność publiczna jest własnością prywatną tych, którzy zostali wywłaszczeni na rzecz jej stworzenia. I oczywiście mamy tutaj pewien problem, ale ten problem, który nam się wyłania, to jest problem czysto epistemologiczny. Problem ten polega na tym, jak stwierdziwszy fakt posiadania przez wywłaszczonych podatników tytułu własności do domeny publicznej, odzwierciedlić jak najwierniej ich preferencje w odpowiednich politykach państwowych. To nie jest zadanie łatwe. Gdybyśmy chcieli ten cel zrealizować w pełni, to oczywiście byłoby to wręcz zadanie niemożebne. Trudno temu zaprzeczyć. Niemniej jednak, jak już mówiłem, nawet jeśli nie da się latać lub biegać, to nie wynika stąd, że nie warto chodzić. Coś jednak można zrobić i wydaje mi się, że ta propozycja związana z postulatem zaproszenia jest takim wyjściem kompromisowym. Ona z jednej strony umożliwia osobom na tyle zdeterminowanym, by wpuszczać w granice państwa uchodźców czy innego typu imigrantów, wyrażenie w sposób jasny i wiążący prawnie swojej chęci przyjęcia takiego migranta. Z drugiej strony utrzymana zostaje zasada domniemania nienaruszalności tej wspólnej własności, bo tu odwołam się jeszcze do kontrargumentu Kuby Wiśniewskiego.
Kuba tutaj starał się punktować, że mamy do czynienia z rodzajem domniemania winy. Nie. Mamy tutaj do czynienia z domniemaniem ekskluzji, czy domniemaniem wykluczenia w ramach własności prywatnej, co z kolei wydaje się intuicyjnie oczywiste. Kiedy idę przez pustkowie i wreszcie moim oczom ukazuje się czyjaś posiadłość ogrodzona płotem, to prawo własności nakazuje domniemywać, że nie mogę tam wejść, dopiero wyraźnie wyartykułowana zgoda gospodarza, wyrażona na przykład poprzez otwarcie furtki i odpowiedni gest, stanowi dla mnie czytelny sygnał, że mogę wejść na jego posesję. Czyli w przypadku prawa własności mamy do czynienia z domniemaniem wykluczenia, a nie z czymś odwrotnym. I ta zasada zostaje tutaj w ramach tej polityki, nazwijmy ją sobie zaproszeniową, ta zasada tutaj zostaje zachowana. Tutaj również ta koncepcja zaproszenia pozwala uchylić ten zarzut demokratycznego etatyzmu. No nie mamy do czynienia z demokratycznym etatyzmem tam, gdzie warunkiem koniecznym i wystarczającym do wpuszczenia kogoś w granice państwa nie jest zgoda tłumu wyartykułowana na przykład poprzez rezultat referendum, czy odczytana arbitralnie przez jego demokratycznie wyłonionych reprezentantów, tylko właśnie imienne zaproszenie wystosowane przez osobę fizyczną lub prawną osiadłą już w danym państwie. I jeśli jeszcze chodzi o ten aspekt kontekstowy, ten aspekt praktyczny związany z terrorystami, wydaje mi się, że tutaj troszeczkę zaczynamy gonić własny ogon, dlatego że możemy wyspekulować sobie na korzyść każdej ze stron tej debaty cały szereg czynników, które w zależności od tego, czy wpuścimy imigranta, czy nie, mogą zwiększyć lub zmniejszyć prawdopodobieństwa wejścia przez niego na drogę, powiedzmy sobie, siłowej konfrontacji z państwem, o którym mówimy. Z drugiej strony, oprócz tego, o czym słusznie zresztą mówił Janek, możemy przecież argumentować, że ktoś, kto już znajdzie się w granicach obcego sobie państwa, poszukując dobrobytu, ale tego dobrobytu z różnych względów nie znajdzie, będzie łatwiej podlegał zjawiskom alienacji, gettoizacji, narastania ksenofobii w ramach tej jego niewielkiej grupy imigranckiej. Zwróćmy tutaj uwagę, że te najsłynniejsze zamachy terrorystyczne współczesności dokonane przez islamskich ekstremistów zostały dokonane właśnie rękami ludzi, którzy zamieszkiwali legalnie na terytoriach państw, w których później dokonywali tych straszliwych czynów. Ba, niekoniecznie nawet mieliśmy tutaj do czynienia z osobami ekonomicznie wykluczonymi. W ogóle zresztą co do zasady, liderami tego typu ruchów nie zostają ludzie, którzy zostali najpierw odepchnięci od imigracji gdzieś, a potem ekonomicznie wykluczeni. Abu Bakr al-Baghdadi, Osama bin Laden, Ahmad Yasin, to wszystko nie byli ludzie, którzy cierpieli nędzę dlatego, że nie zostali wpuszczeni do USA na przykład. Więc to zasadniczo nie jest ten problem. Tak jak powiedziałem, możemy sobie szukać tutaj na każdą stronę różnego rodzaju argumentów empirycznych, co zwiększy prawdopodobieństwo wrogości jakiegoś człowieka, potencjalnego imigranta do państwa, do którego chciał imigrować. Natomiast pewna rzecz jest jedna. W sytuacji, kiedy ten ktoś nie wjeżdża do kraju, to go w nim nie ma. Kiedy do tego kraju wjeżdża, to w nim jest. A to bardzo istotne, jak mi się wydaje. Dziękuję. Na początku kwestia tych nieszczęsnych zaproszeń. Jeśli to jest przestrzeń niczyja, to żadne zaproszenia nie są potrzebne. Natomiast jeśli, grając adwokata diabła, zgodzimy się, że to jest przestrzeń wszystkich podatników, to jedynym niearbitralnym sposobem decydowania o gospodarowaniu nich jest demokratyczny etatyzm. Nie, oni wszyscy są akcjonariuszami, a państwo pełni rolę zarządu, który w imieniu tych akcjonariuszy podejmuje pewne decyzje. A jak taki akcjonariusz, jedyny w tym kontekście niearbitralny, no bo nie ma tych kwestii własnościowej, zgodziliśmy się, że nie jesteśmy w stanie ustalić, ile kto podatków zapłacić,
ile kto podatków zapłacił i w związku z tym komu się należy jakiś złoty głos czy coś takiego. Ogół akcjonariuszy decyduje i w związku z tym to stwierdzenie, że wystarczy zaproszenie jednej osoby i już reszta nic tutaj nie ma do powiedzenia, jest znacznie bardziej arbitralne niż stwierdzenie demokratyczny etatyzm, czyli akcjonariat z państwem jako zarządem, a podatnikami jako akcjonariuszami. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Z tą gettoizacją, że wcale nie jest tak, że terroryści będą, że nie jest wcale tak, że otworzenie granic sprawi, że właśnie osłabimy terrorystów, bo nie umożliwimy im się przekształcenia w mafię i że to nie jest kwestia oczywista, że w związku z tym napłyną tylko te najbardziej produktywne jednostki, bo zamachy dokonywały nieraz i osoby, które całkiem komfortowo ekonomicznie sobie żyły. A to znowu uderza w ten argument o zaproszeniu, że to zaproszenie cokolwiek tutaj zmieni. Bo to znaczy, że nawet jeśli kogoś zaprosimy, to on się może okazać terrorystą. Natomiast może, jeśli na tym poziomie już zeszliśmy, to uderzamy w te trzy zasadnicze punkty, których ja się cały czas trzymałem. Odrzucamy domniemanie niewinności, odrzucamy metodologiczny indywidualizm i odrzucamy brzytwę Okhama. Bo zakładamy, że każdy może być terrorystą. Bogaty, biedny, zaproszony, niezaproszony, każdy. Więc w tym momencie już cały libertarianizm ze swoimi założeniami wylatuje za okno. Dobrze, kolejna sprawa. Secesja. Kuba powiedział, że powinniśmy dążyć do secesji. Zgadzam się, powinniśmy dążyć do secesji, tylko że jeśli założymy, że przestrzeń publiczna jest przestrzenią wspólną, a nie niczyją, to do żadnej secesji nigdy nie dojdzie, albo będzie to znacznie trudniejsze, niż kiedy uznamy, że przestrzeń wspólna jest niczyja. Bo jak uznamy, że ona jest wszystkich, to ten konflikt, ta wielka fikcja będzie konserwowana. I jak pewna grupa powie, my chcemy dokonać secesji, to cała reszta powie, nie, nie wolno, to jest wszystko nasze. I w ten sposób nigdy do żadnej secesji nie dojdzie, albo dojdzie z o wiele większymi problemami, niż by doszło, gdyby uznać, że to jest niczyje. Jakaś sprytna grupa biznesmenów na przykład tak radzi sobie z państwem, że wykupuje to i jeszcze tak, takich tymczasowych rozwiązań używa, jak na przykład przekabacenie państwa w taki sposób, żeby ono im tam umożliwiło stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej i wtedy ogłaszają secesję na przykład. Jeśli by większość przyjęła, moim zdaniem, te właśnie libertariańskie postulaty, które mówią, że to jest przestrzeń niczyja, to do tego by mogło dojść, oni by mogli przyzwolić na to. Tak, chcemy, żeby takie specjalne strefy ekonomiczne powstawały, bo ta grupa przedsiębiorców rzeczywiście wykupiła to, co było niczyje, u gór był jakiś zupełny, a teraz tam mają kwitnącą wspólnotę. Więc wtedy tylko mogłoby dojść do secesji. Jak uznamy, że to jest własność wspólna wszystkich podatników, nigdy do żadnej secesji nie dojdzie, tylko będzie bezustanny konflikt, który tak pięknie opisał nam Bastiat. Co do kwestii, że musimy być kompromisowi i nasz abolicjonizm względem etatyzmu musi być kompromisowy. Oczywiście zgadzam się z tym i dlatego wracam do tego, co powiedziałem. Do tego kryterium, co nam wolno robić, a co nie wolno robić. Wolno nam korzystać z tych wszystkich instytucji istniejących w obrębie etatyzmu. Wolno nam korzystać tutaj z sali, siedzieć, dyskutować i tak dalej. Natomiast nie wolno nam agitować za zwiększonym etatyzmem. Natomiast twierdzenie, że należy monitorować granice, uszczelniać granice, zamykać granice, sprawdzać imigrantów, jakieś zaproszenia im wysyłać, jakieś komisje urzędnicze pewnie powoływać, żeby oni sprawdzali, czy te zaproszenia są okej, wszystko z nimi w porządku. To w sposób bezpośredni, logicznie konieczny prowadzi do zwiększenia etatyzmu. I w związku z tym to nie jest abolicjonistyczne w żaden sposób. Natomiast jeśli uznamy, że te osoby mogą wpływać, jeśli na podstawie tych innych argumentów, które przedstawiłem, przyjmiemy, że to zminimalizuje ryzyko, że będą wpływały te najbardziej groźne osoby, no to co? One będą po prostu przemieszczać się tą przestrzenią publiczną, szukać różnych osób, z którymi by chcieli wejść w produktywne relacje z jakimiś pracodawcami czy instytucjami charytatywnymi i tak dalej. Jeśli jeszcze zgadzamy się z tym, co powiedziałem, że politycznie możliwe jest oderwanie statusu uchodźcy od możliwości pobierania zasiłków, to ten problem też znika. Wtedy jedyne, co im pozostaje, to po prostu zrekonstruować jakoś swoje produktywne życie tutaj. I to jest w pełni zgodne z tymi postulatami abolicjonistycznymi, bo to w żaden sposób nie doprowadza do zwiększenia się etatyzmu. Natomiast to drugie, tak, i to na wielu frontach, nie tylko z uwagi na to, że mamy bezpośredni wzrost urzędniczej, policyjnej kontroli, ale, i to już parę osób poruszało, pojawia się ta mafia, która sprawia, że i która rośnie w siłę i materialnie z uwagi na to, że przerzuca tych
imigrantów i reputacyjnie, ponieważ jawi się im jako, jawią się im oni jako sprzymierzeńcy, a to też pociąga za sobą coraz większą paranoję, coraz większe domaganie się tego, żeby zwiększyć wydatki na wojsko, na policję, na monitorowanie wszelkiego rodzaju spraw. Efekt, klasyczny efekt zapadki się pojawia, który znamy przecież ze Stanów Zjednoczonych doskonale. Także to, co jest zgodne z abolicjonizmem, to jest polityka otwartych granic albo zniesienia granic państwowych. Natomiast ta druga, jakichś kontrolowanych granic, uszczelnionych granic, jakichś zaproszeń, to jest kompletnie sprzeczne z tymi postulatami abolicjonistyczno-strategicznymi. No i może już ostatnia sprawa, jak to miało być krótko, o tej wojnie nowoczesnej. Tutaj mamy do wyboru dwie możliwości. Albo zakładamy, że ta wojna nowoczesna polega na tym, że rzeczywiście wysyła nam się kilka milionów zakamuflowanych terrorystów. Mi się wydaje, że to jest bardzo trudno udowodnić, bo to znowu łamie i zasadę domniemania niewinności, i zasadę metodologicznego indywidualizmu, i zasadę brzydkiego Okhama. Nagle pojawiło się kilka milionów osób, które do tej pory normalnie w tej Syrii żyły, gospodarowały, miały swoje zawody, miały swoje zajęcia, a nagle wszyscy się albo większość zdecydowana z nich przekształciła się w terrorystów i wielka fala teraz jakiś taki Borg sterowany zasadami determinizmu kulturowego, przed którymi się musimy osłaniać. To jest jedna opcja. Moim zdaniem mało prawdopodobna, więc lepiej, żebyśmy jej nie brali na poważnie. I druga opcja, że wśród nich są jakieś małe, wmieszane grupki terrorystyczne. No ale tutaj już wracamy do tych argumentów poprzednich, które przedstawiłem. Jakie są najskuteczniejsze metody bronienia się przed nimi? I zamykanie granic jest najgorszą tutaj możliwą metodą. Już nie będę się powtarzał, bo wymieniłem wszystkie względy, z jakich tak by właśnie było. No i nacjonalizm, kwestia nacjonalizmu też oczywiście najbardziej jest napędzana i nakręcana próbami zwiększania reglamentacji etatystycznej, zamykania granic, tymczasem i tym samym wzmacniania tego wizerunku, tego obcego, jako jakiegoś potwora, jakiegoś menkonowskiego hobgoblina, którym można straszyć społeczeństwo. Natomiast jak już nastąpi ta konfrontacja, w tym pokojowym, pozytywnym tego słowa znaczeniu i to z tymi najlepszymi ludźmi, bo tutaj się znowu odnoszę do wszystkich swoich poprzednich argumentów. Wtedy najlepsi, a nie najgorsi tutaj przypłyną, kiedy się nie będzie stwarzało podwalin pod powstanie tej mafii złożonej z najgorszych, która będzie rosła w siłę i tak dalej. Wtedy się z tymi najlepszymi tutaj spotkamy. No i tutaj już jest ogromne zadanie dla libertarian, swoją ofertę intelektualną i kulturotwórczą wszystkim tym ludziom przedstawili. Jeśli oni uważają, że nie mają tym ludziom nic do zaproponowania, albo że mają im do zaproponowania znacznie mniej niż mają im do zaproponowania etatyści, nacjonaliści, ksenofobi i tak dalej, to trudno powiedzieć, co motywuje libertarian do tego, żeby mieli tak wysokie mniemanie o swoim własnym dorobku intelektualnym i moralnym. Ja mam wysokie mniemanie o tym dorobku intelektualnym i moralnym i dlatego uważam, że ta konfrontacja w najlepszym, najbardziej pokojowym tego słowa znaczeniu jest czymś, co należałoby przyjąć i co byłoby dobre, bo zgodne z zasadami libertarianizmu i zgodne z tymi względami natury strategicznej. Dziękuję bardzo. Ja tu się odniosę tak na gorąco wszystkim do tego stwierdzenia. Padło takie stwierdzenie, że o uchodźcach z Syrii, którzy tam wcześniej pracowali i wykonywali różne zawody, tych uchodźców jest wedle oficjalnych danych około 15%, więc jakby to pokazuje też jakby skład tego całego tego ruchu imigracyjnego, całego egzodusu. Ale nie miał być bieżączki, to przejdę tak do takich konkretnych rzeczy ogólnych. Do tej pory nikt nie odniósł się do mojego argumentu związanego z powiązaniem ze sobą koncepcji open borders i armii. Tu jakby nie odnieśliście się cały czas do tego, co uczynić tutaj w związku z tym z armią, jeżeli znosimy służbę graniczną, otwieramy co? Ja się odniosłem. Wyjaśniłem, dlaczego nie ma analogii logicznej pomiędzy armią i wojskiem i policją, a z tymi tak zwanymi kontrolami granicznymi. Słuchałem uważnie, ale jakby bezpośrednio nie było powiedziane, co by było. Odniosłem się tylko w tym aspekcie, że odniosę, że ciężko, trudno przypuszczać, żeby tak było, no ale takie fakty się jednak dzieją w innych krajach, że tego typu inwazje, widzę Ukraina, się dzieją, że jakby taka cicha imigracja stopniowa jednak przeprowadza się w pewnym momencie w otwartą konfrontację, czyli rozumiem, że otwieramy całkowicie też granice i przepuszczamy, ale czy armia w związku z tym powinna stać, bronić granic, czy nie powinna?
To ja jeszcze to uzupełnię. To nawiasem mówiąc, zwracam uwagę, że jeżeli zaapelujemy do rządzących, żeby zlikwidowali armię i policję przy okazji też, jednocześnie nie wprowadzając w zamian za to legalizacji prywatnej działalności policyjnej, to w ten sposób też ograniczymy etatyzm. Dokładnie tak samo jak w przypadku rezygnacji z kontroli na granicach. Jest to analogiczny przypadek. Tak, i ja do tego chciałem się odnieść, bo mowa była o tym, że ta koncepcja open borders to jest jakby zmniejszanie, rekonstrukcja. Bo tak naprawdę koncepcja open borders to też jest rodzaj interwencji państwowego interwencjonizmu, bo to proszę mi wierzyć, że tak zawsze było w historii, że tworzą się naturalnie spontaniczne grupy społeczne, które bronią danego terytorium w momencie, kiedy państwo zawodzi, kiedy państwo unika odpowiedzialności związanego ze sprawowanym przez siebie monopolem. Tak więc gdyby państwo w danym momencie musiało skierować, bo tak to by się ostatecznie skończyło, odpowiednie oddziały policyjne, wojskowe do rozbrajania tych naturalnych sił, które funkcjonują w wielu krajach świata i funkcjonowały zawsze, kiedy państwo dezerterowało z tej swojej jakiejś funkcji, którą niestety sprawuje, to wówczas tym wszystkim zajmuje się społeczeństwo. Rozumiem, że wy proponowalibyście i to do tego się sprowadza, bo jeżeli ma być open borders, nie ma być żadnych granic, no to wówczas ktoś musiałby to wszystko stać na straży tego przy pomocy środków przymusu, przy pomocy jakiejś tam, jakoś tam rozumianej armii. Tak więc nie dociera do mnie ten argument, że open borders to jest całkowicie walka z granicami. Tak naprawdę w obecnych warunkach zniesienie granic oznaczałoby stosowanie konkretnego przymusu wobec własnych obywateli. Tak więc ten argument do mnie trafia. Nie trafia do mnie również ten argument, Kuba, który ciągle poruszasz odnośnie tego, że własność wspólna, którą też jakby tutaj poruszaliśmy wcześniej, czyli ta własność publiczna, ta przestrzeń publiczna, cały czas suponujesz, że my tak naprawdę uważamy, że to jest rodzaj jakiegoś akcjonariatu, demokracji. Nie w tym rzecz, tak? To jest tak, że ja nie jestem osobą odpowiedzialną za to, że taki jest obecny kształt instytucjonalny państwa. Zwracam tylko uwagę na to, że to mienie tutaj osób, tych libertarian, tych wywłaszczanych jest nieustannie, że tak powiem, kręci się, przychodzi z rąk do rąk. I tak jak wspomniałem wcześniej o takim Gańczyku, mieszkańcu Sierra Leone, to siłą rzeczy jednak ta osoba, która żyje w danym kraju, ma o wiele większy tytuł i chronologicznie dałoby się ustalić, kto po kolei kogo wywłaszczał, to jednak jest cały czas to mienie pierwotnie osób, które zamieszkiwały dany teren. Tak? To osoba z Gany, z Syrii nie jest właścicielem tego, czym właścicielem jest w danym momencie państwo polskie. Tak więc nie wiem też, skąd nagle suponujesz, że jest jakiś akcjonariat, demokracja, a dlaczego nie na przykład monarchia, dlaczego nie dyktatura. Tu jakby narzucasz siłą rzeczy, jakby wkładasz na usta pewien model polityczny, troszeczkę taki jakby, który ma to deprecjonować. Jaki jest, taki jest, to nie jest odpowiedzialność libertarian, to jest odpowiedzialność tych, którzy wspierają państwo, wspierają etatyzm. Niemniej jednak pewna ciągłość dotycząca tytułów prawa własności jest zachowana i o tym wszystkim trzeba pamiętać, bo tak sobie wyobrażam i tak myślę sobie wszyscy wyobrażają libertarianie ostatecznie, że ustrój wolnościowy, ład libertariański nastanie w momencie, kiedy ludzie wywłaszczani przez państwo będą ostatecznie spłaceni przez tych, którzy ich wcześniej wywłaszczali. Tak więc jest tutaj pewna ciągłość. O tym trzeba mówić. To nie jest tak, że to już stało się jakimś mieniem wspólnym i teraz możemy to powierzyć takiej grupie biznesmenów, o której wspomniałeś, bo też jakby ciężko sobie wyobrazić tego mienia niczyjego dzisiaj praktycznie, no takiego niezawłaszczonego w takim kraju jak na przykład Polska, to praktycznie nie ma. Czy chciałeś szybko jakoś adwokat? Tak, tylko jeszcze tutaj właśnie uzupełnię w kwestii tych zaproszeń. My tutaj świadomie odwołujemy się do pewnego postulatu, który odwołując się do frazeologii chętnie przyjmowanej na lewicy, jest postulatem trzeciej drogi, takim trzeciopozycjonistycznym. To znaczy, z jednej strony chodzi o to, żeby nie dopuścić do w pełni dowolnego narzucania
zarządzania przez państwo nieproszonych gości obywatelom, a więc jednej skrajności, a z drugiej strony, żeby nie dopuścić sprawowania przez obywateli kontroli nad tym, co dzieje się w domenie publicznej, do jakiejś takiej karykatury prywatnego akcjonariatu w ramach demokratycznego totalizmu, o której mówił Kuba Wiśniewski. I tutaj szukamy jakiejś drogi pośredniej. Dlaczego ona tutaj łączy ze sobą opcje zarówno na rzecz prohibicjonistów, jak i tych, którzy chcieliby wprowadzać do kraju imigrantów, to już mówiłem, nie będę się powtarzał. No w każdym razie uporczywe sugerowanie nam, że chcemy iść w tych, czy że powinniśmy, logicznie rzecz biorąc, iść w tej polityce znacznie dalej, znacznie głębiej ingerując w prywatność, no troszeczkę przypomina takie strawman argumenty, jakie na przykład co mniej rozsądni prawicowcy podnoszą przeciwko zwolennikom różnych wariantów państwa socjaldemokratycznego. Na przykład domagasz się wysokich zasiłków, a czy wiesz, że socjalizm stalinowski doprowadził do milionów zgonów. Jest to mniej więcej ta sama argumenta. Nikt z nas nie opowiada. Tak, dlatego że postulat umiarkowany krytykuje się poprzez wskazanie na mankamenty pokrewnych rodzinnie postulatów doprowadzonych do skrajności. Do logicznej konsekwencji. Nie do logicznej konsekwencji. Nie ma tutaj żadnej konsekwencji. Miałem tutaj jeszcze kilka takich rzeczy, które sobie wyobrażam, jeśli mogę, bo nie wiem. Tak, tylko jak mogę, to tempem takim. Dobra, to trochę tak, żwawszym. Jeszcze, bo chciałem przejść do tego, co Janek z kolei mówił. Mowa była, i to też Kuba też się mówił, o świadku przestępczym, który się wiąże cały czas z tymi kwestiami zamkniętych granic. To jest oczywiście fakt. Jakby tu też podkreślam po raz kolejny, nie jestem zwolennikiem państwowych granic, natomiast trzeba je traktować instrumentalnie, mając na uwadze pewien inny cel, natomiast ten światek przestępczy tworzy się w sposób taki dosyć bardzo zorganizowany i nawet wykładniczy w krajach, które otwarły swoje granice, bo na przykład Szwecja jest takim krajem, w którym te granice otwarto w stopniu takim, który bardzo zbliża tutaj do ideału, który nasi opanesi przedstawiają. No i tam to wszystko skutkuje tym, że ten światek przestępczy się bardzo multiplikuje w gettach wielkomiejskich, w którym nie następuje proces jakiejś inkulturacji tychże imigrantów. Tak więc no, chciałem zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy nie posługujemy się takim modelem, w którym imigrant przyjeżdża na wyraźne zaproszenie jakiegoś właściciela mienia, jakiegoś właściciela prywatnego, wówczas zamieszkując państwowe bloki, poruszając się przy pomocy państwowych środków komunikacji i korzystając z państwowych zasiłków, również tworzy bardzo zorganizowany, coraz głośniej o tym się mówi, świat przestępczy, niezwykle rozbudowany. Tutaj była też mowa o mechanizmie płacowym. To wszystko jest zgoda. Tak, to jest potrzebne, żeby migracja taka dobrowolna, o której my tutaj z Robertem mówimy, pewne zmiany, pewien w mechanizmie płac wymuszała, ale to można też uzyskać przy pomocy innych mechanizmów. Po raz kolejny z Boremaniaka będę mówił również o secesji, która wytworzy taką presję na poziomie o wiele silniejszym poprzez większą liczbę państw, które by mogły zaistnieć, którym niestety dzisiaj nie jest dane zaistnieć, ponieważ bardzo często ci nieinkulturowani imigranci tak naprawdę doprowadzają do eksodusu z kolei osób, które nie mają dzisiaj prawa, nie mają dzisiaj sposobności do tego, żeby odtworzyć swoje małe ojczyzny. Jest nam wytracany całemu ruchowi wolnościowemu w ten sposób podstawowy oręż o walce o wolność, bo tak naprawdę te grupy kulturowe, które mogły walczyć, narodowościowe, które mogły walczyć o secesję prawdziwą, są w tej chwili przez politykę tych tak zwanego open borders, czyli tego interwencjonizmu państwowego polegającego na wymuszaniu i rozbrajaniu prywatnych grup militarnych, które istnieją chociażby w Stanach Zjednoczonych. Ktokolwiek może się tym zainteresować. Te właśnie grupy społecznościowe są tutaj cały czas osłabiane i o tym trzeba pamiętać. Dziękuję. I ostatnie słowo.
No, jest sporo tematów, do których można się odnieść. Ale ostatnie słowo. To jest bardziej cenne niż czas. Świetnie. I jeszcze wrócę do starszego argumentu dotyczącego tego, że państwo wywłaszczyło nas wszystkich, więc jest to własność nas wszystkich. Przede wszystkim to jest problem, bo nie da się prześledzić, jak działa, jak kto właściwie został wywłaszczony, więc tutaj restytucja wydaje się... Każdy, kto aktualnie jest, na pewno został, prawda? Albo płaci podatki, albo podlega prawu państwowemu. Tak. Okej. Więc ja tak właśnie na to odpowiedział, że tutaj restytucja i podział mienia jest najlepszym rozwiązaniem w ten sposób. Bo nie da się prześledzić konkretnych właścicieli. Teraz tak. Tego nie ma na razie, prawda? To jest problem. Tak, oczywiście. Teraz tak, została tutaj teraz odniosę się do argumentu Norberta dotyczącego tego, że niekoniecznie bogaci ludzie, niekoniecznie biedni ludzie zostają terrorystami. Do pewnego stopnia oczywiście jest to prawda, tylko że wykonawcami zwykle są biedni ludzie. Zwykle. Natomiast oczywiście zawiadują tym wszystkim całkiem nieźle usytuowani ludzie tacy jak Osama Bin Laden na przykład. I tutaj warto wspomnieć o tym, że jest bardzo silna korelacja statystyczna pomiędzy w ogóle atakami terrorystycznymi na takie kraje jak na przykład Stany Zjednoczone, a zagrożeniem bezpośrednim dotykającym kraju, z którego pochodzi terroryzm. Nie było tak wielkich ataków terrorystycznych, dopóki nie zaczęły się bombardowania Iraku i wielkie ucieczki ludności na przykład z Iraku pomiędzy w latach 2000-2010 z Iraku do Syrii na przykład. Więc nie było tego problemu, dopóki nie zaatakowano tych ludzi. I być może lepszym rozwiązaniem akurat problemu tego terroryzmu było rezygnowanie z bombardowania. Co do czego chyba się zgodziło. Tak, oczywiście. Okej, jeśli chodzi o politykę Open Borders i politykę wprowadzenia konkretnych rozwiązań interwencjonistycznych, które by symulowały lub były bliskie rozwiązaniom wolnorynkowym. To jest trochę coś takiego, co Oskar Lange próbował zrobić, symulując wolny rynek i domyślając się, jak wybraliby tak naprawdę na rynku ludzie. Problem z czymś takim jest tego rodzaju, że mówimy cały czas o wielkich obszarach narodowych i pomijamy kompletnie, ignorujemy zupełnie to, w jaki sposób odnoszą się do tego konkretni ludzie w małych regionach mieszkający i tam się grupujący w jakieś mniejsze społeczności. To jest kompletnie zignorowane, mamy tylko i wyłącznie wydzielone narody. Więc ignorowane są te enklawy, które mogłyby... Może niekoniecznie, można jeszcze głębsze kontrole wprowadzać, tak? Na przykład, żeby Warszawiak nie mógł wjechać na Śląsk. To też jest jakaś opcja. No niestety, właśnie. No i to jest dobry pomysł właśnie interwencjonistyczny. Tak? Jeszcze co tam było... Aha, była przedstawiona taka fałszywa implikacja pomiędzy otwartymi granicami a zagrożeniem terrorystycznym i prowadzeniem tworzeniem się enklaw wrogich wobec danego narodu. To jest fałszywa implikacja, która polega tylko i wyłącznie na znalezieniu korelacji, to jest co innego. Korelacja to jest związek, który może być przypadkowy i niekoniecznie jest tak, że na przykład otwarto granice i w związku z tym potworzyły się enklawy terrorystów, ale może być tak, że oprócz tego w tych krajach akurat funkcjonują daleko idące innego rodzaju interwencje, które sprawiają, że takie enklawy się tworzą. Na przykład dopłaty do konkretnych mieszkań socjalnych, takie jak powstają we Francji. Tam nie ma czegoś takiego we Francji, że po prostu imigranci się sprowadzają w jedno miejsce i po prostu lubią ze sobą żyć i lubią być w jednym grajdołku bez szans na rozwój ekonomiczny również. Tylko tam akurat zostały stworzone konkretne zachęty do przebywania tych ludzi, grupowania się tych ludzi. Na przykład w Niemczech nie ma tego problemu. Tam nie ma po prostu tego rodzaju zachęt.
a są zapraszani ludzie. Tam są innego rodzaju problemy. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o możliwość prowadzenia wojny za pomocą przerzutów ludzi, to oczywiście w takich bardzo konkretnych wypadkach, jak na przykład na Ukrainie, mogło się to zdarzyć, ale również ze względu na to, że tam panował chaos wewnętrzny. Tak? Tam mieliśmy starcia baronów między sobą walczących. Tak? I tam Rosja wykorzystała akurat tą kwestię i tutaj potraktowała tę imigrację jako pretekst. Okay. Ale generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o ogólne spojrzenie na wielkie migracje ludności, większe przemieszczenia ludności, to jeżeli obserwujemy kierunki przemieszczeń, to właściwie największe ruchy ludności zawsze mają, kierują się, znaczy, pewną regularnością się kierują. Mianowicie od kraju biedniejszego ekonomicznie i mniej wolnego ekonomicznie i społecznie do kraju bardziej wolnego ekonomicznie i bardziej wolnego społecznie, w którym można więcej zarobić. Okej, okay, dziękuję bardzo. No niestety muszę przerwać brutalnie w pewnym momencie tą debatę, więc pozwolę sobie to uczynić teraz. Podsumuję może ją tak, że debata trwa. I w zasadzie jakbym poprosił o podsumowanie debat obydwu stron, to w zasadzie niewiele by to więcej dodało do tego, co tutaj ustaliliśmy, bądź też tego, co nie ustaliliśmy. Dziękuję bardzo gościom, dziękuję szczególnie Norbertowi i Jakubowi, że chcieli do nas specjalnie przyjechać na tą debatę. Dziękuję też Janowi i Jakubowi, że wzięli w niej udział. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Mam nadzieję, że było w miarę przyjemnie i ciekawie. Dziękujemy bardzo.